Dzień dobry, drodzy Państwo. Na samym początku zapytam, czy nas słychać i widać, bo jest to bardzo istotne. Proszę na czacie pisać w komentarzach, czy nas widać. Ja słyszę wyraźnie i głośno tutaj wszystkich. Super. Super. Widzę na czacie też, że mamy tutaj komentarze, także myślę, że jest wszystko ok i możemy powoli zaczynać. Jeszcze tylko chwilkę poczekamy, zobaczymy, czy dalej. Tak, wszyscy piszą, że jest ok, także bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym wydarzeniu z cyklu Praktycznie wszystko o laboratoriach przyszłości. Ja nazywam się Karolina Huzarska, jestem pracownikiem firmy Moje Bambino i bardzo mi miło, że mogę znowu się z Państwem spotkać. Cieszymy się, że Państwo są zainteresowani tym tematem i że znowu widzimy się w tak licznym gronie jak ostatnio. To już drugi raz, kiedy spotykamy się na tych warsztatach, których głównym celem jest tak naprawdę wsparcie nauczycieli i osób związanych z branżą edukacyjną pod kątem zasad działania nowego programu Laboratoria Przyszłości, który, jak wiadomo, nadal jest częściowo problematyczny. Dzisiaj podejmiemy temat, który chyba budzi największe zainteresowanie wśród nauczycieli, czyli mikrokontrolery i zestawy konstruktorskie. Wiemy, że samo wykorzystanie tych nowych sprzętów w sposób taki ciekawy jest dla Państwa problemem i to nie jest, nie da się ukryć, że to nie jest proste. Dlatego też chcieliśmy dzisiaj Państwa zainspirować, przybliżyć praktyczne użycie w programie nauczania. Temat jest bardzo aktualny ze względu na to, że program jest ogólny, dotyczy wszystkich nauczycieli, a mikrokontrolery znajdują się w katalogu wyposażenia podstawowego Ministerstwa Edukacji i Nauk. Myślę, że może to zainteresować bardzo duże grono osób. No dobrze, ale nie przedłużając już dłużej tego wstępu, bo jak wiadomo, najważniejsze informacje będą za chwilę, chciałabym zapowiedzieć dzisiejszych gości. Pierwszym mówcą będzie pan Marcin Paks, który jest dyrektorem do spraw współpracy z sektorem edukacji Bicreo oraz pedagogiem. Sam o sobie mówi, że jest entuzjastą wykorzystania nowej technologii w edukacji i pracy w modelu STREAM. Jest autorem materiałów o tematyce edukacyjnej i dzięki zaangażowaniu w liczne projekty oraz funkcji konsultanta ośrodków doskonalenia ma ciągły kontakt z branżą i stara się wspierać nauczycieli. Razem z panem Marcinem wystąpi dzisiaj dla państwa pani Dorota Czech-Czerniak, nauczycielka matematyki i informatyki, która w codziennej pracy chętnie wykorzystuje właśnie nowoczesne technologie i sama tworzy program nauczania w oparciu o innowacyjny sprzęt. Jednak o pani Dorocie najlepiej opowie pan Marcin, dlatego ja już teraz przekazuję mu głos. Panie Marcinie, zapraszamy. Witam, witam serdecznie, kłaniam się. Bardzo mi miło z Państwem tutaj dzisiaj się spotkać. Proszę mi wybaczyć, bo nadaję z dosyć takich nietuzinkowych osobliwości przyrody, ponieważ aktualnie znajduję się na konferencji edukacyjnej w Warszawie, a więc jestem tutaj na takim miejscu troszeczkę publicznym, ale mam nadzieję, że nam tutaj to wszystko nie przeszkodzi w tym, żebyśmy się dobrze widzieli, dobrze słyszeli, ale za ewentualne problemy z góry Państwa bardzo przepraszam. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że w tak licznym gronie tutaj Państwo do nas przybyliście. O czym mowa? Mowa o tym, że ruszyło największe wsparcie w historii dla polskiej edukacji w ulubionym dla mnie osobiście jako wieloletniego nauczyciela modelu pracy STEAM, a więc w końcu możemy doświadczać z uczniami wiedzy, tworzyć realnie działające układy elektroniczne i budować tak jakby kompetencje przyszłości dla tych zawodów, które jeszcze nie powstały albo za chwileczkę powstaną. Dzisiaj, szanowni państwo, będę ja ze swojej strony, Marcin Paks, firma Bicreo Technologies. Jest to polska firma, mimo że nazwa brzmi troszeczkę niepolsko. Jesteśmy firmą z Poznania, a znacie nas państwo na pewno również z gier, które produkujemy. Tutaj pokażę, są to gry Scotty Go. Ale oczywiście dzisiejszym bohaterem, że tak powiem, naszego spotkania będzie zestaw MicroKit i mikrokontrolery, o których będziemy sobie tutaj starali się dzisiaj porozmawiać, ale też serdecznie, bardzo serdecznie witam moją koleżankę, długoletnią koleżankę jeszcze z czasów superberferyjskich, a mianowicie przed Państwem Dorota Czech-Czerniak, która jest nauczycielem matematyki, informatyki, ale też techniki, liderem wielu, wielu, wielu projektów edukacyjnych, nagradzanym nauczycielem, z nagradzanymi uczniami, nagradzanymi projektami, niebywale aktywna we współpracy z Laboratorium Przyszłości PCSS, Poznańskiego Centrum Superkomputerowego Sieciowego, a także no, autorka licznych opracowań dotyczących wdrażania nowoczesnej technologii. I Dorota pracuje w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni, gdzie dyrektoruje Darek Andrzejewski, jest wybitny
świetnym również ekspertem, jeżeli chodzi o wdrażanie nowoczesnej technologii w edukacji i też organizatorem jednej z najlepszych konferencji edukacyjnej Lepsza Edukacja we Wrześni. Szanowni Państwo, witam Dorotę. Dorota, pokaż nam się, przywitaj się. Dzień dobry, ale żebym się chyba pojawiła, to dzień dobry Państwu. Tak, tak. Za chwilę przejmę głos, ale jeszcze Marcin pewnie coś musi powiedzieć. Nawet przejął głos twój pies, słyszę tam w tyle. Super, nic się nie dzieje, jest wszystko dobrze. To tak naprawdę, szanowni państwo, jesteśmy tutaj po to, aby wymienić się też informacjami bardziej praktycznymi, tak? Dlatego, że ten katalog Laboratorium Szkoły Przyszłości w tym podstawowym, że tak powiem, nurcie, zakłada właśnie wykorzystanie mikrokontrolerów. Ja za chwileczkę Państwu przybliżę w ogóle, co to jest ten mikrokontroler, jak to ugryźć i jak z tego korzystać, ale jeżeli Państwo pozwolicie, to króciutko naprawdę tytułem wstępu, bo ja generalnie mam taką misję też wewnątrz siebie, tak, żeby ten model pracy z Team cały czas pokazywać i wdrażać i pedagogizować w kontekście tego, że jest to bardzo istotne na całym świecie aktualnie, żeby uczniowie odeszli do teorii i zaczęli pracować praktycznie. Mam nadzieję, że moją prezentację teraz widać. Jeżeli widać, to proszę tylko powiedzieć tak, widać. To ja powiem tak, widzę. Jest, super. A więc zacznę, szanowni państwo, od słów Alberta Einsteina, że edukacja nie jest tylko nauką o pewnego rodzaju faktach, informacjach podawanych z palestry, ale przede wszystkim jest takim trenowaniem, wzmacnianiem naszych kompetencji myślowych i wzbudzaniem procesów myślowych, wydaje mi się chyba najlepiej, poprzez zadawanie pytań, poprzez myślenie problemowe i STEAM i to, co my robimy w naszej firmie, jest to właśnie to, żeby to myślenie problemowe jak najbardziej w edukacji było widoczne i żebyście Państwo pracowali właśnie tym myśleniem problemowym. I bardzo się cieszę z tego projektu, który w końcu daje taki szeroki aspekt właśnie tego myślenia problemowego i wyrażania tego w edukacji. A więc Scott&Go, nauka programowania na etapie szkoły podstawowej, hybrydowe gry do nauki programowania i oczywiście zestawy Bicreo Kit. Tak jak mówiłem, jesteśmy z Poznania, ale współpracujemy z instytucjami takimi jak właśnie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Centrum Nauki Kopernik, a więc no, jesteśmy też pewnego rodzaju taką firmą, która stara się wyznaczać pewnego rodzaju prądy, pewnego rodzaju nurty edukacyjne, tak, bo to jest dla nas ważne i naprawdę staramy się dbać o standardy w edukacji i cieszymy się też, że jako firma polska możemy dostarczać do Państwa szkół właśnie polskie, w pełni polskie rozwiązania, które są polską myślą technologiczną i polską produkcją de facto, ponieważ to wszystko jest również produkowane w państwie polskim i już udało nam się zdobyć, szanowni państwo, przeszło 86 krajów na całym świecie z takimi krajami jak Korea Południowa, gdzie Scott&Go no, uczy te cyfrowe dzieci koreańskie również nauki programowania. Tak, dokładnie nasz polski Scott&Go. Ale szanowni państwo, STEM or STEAM, tak? My staramy się przygotowywać nasze rozwiązania w nurcie STEAM, a więc Science, Technology, Engineering, Arts, a więc sztuka i matematyka. Oczywiście jeszcze jest ten STREAM, tak? Jeszcze Robotics do tego może dojść. Ale co najważniejsze, co tutaj wybrzmiewa w tej nazwie, w tej metodyce pracy, wybrzmiewa to, że to jest interdyscyplinarność. Szanowni Państwo, jako nauczyciel pamiętacie pewnie ścieżki, kiedy pisaliśmy ścieżki międzyprzedmiotowe i staraliśmy się pokazywać tak jakby tą wiedzę, którą zdobywają uczniowie i wykorzystywać ją w kontekście różnych przedmiotów. Teraz jest idealna okazja na to, żeby włączyć w to jeszcze szeroko pojętą technologię i ICT, nowoczesną edukację. Dzięki temu będziemy mogli uczyć w sposób taki komputacyjny, tak? Sposób komputacyjny, który gdzieś wywodzi się z przedmiotów ścisłych, z informatyki, ale jak najbardziej przekłada się również na myślenie projektowe, które pozwoli angażować ucznia no, holistycznie, tak? Zarówno pod względem teorii, wiedzy, ale również pod względem praktyki. Nie chcę Państwa absolutnie zanudzać teorią, to tylko tytułem wstępu, ale efektem tego zakładam i cieszę się z tego, że tak będzie, będzie to, że przestaniemy uczyć tylko generalnie pod kątem przygotowywania, testowania do egzaminów, ale zrozumiemy wszyscy, ja też jako rodzic też staram się cały czas to rozumieć i zrozumieć dokładnie, jak pracować z młodym człowiekiem, aby on potrafił tą wiedzę w praktyczny sposób po prostu przełożyć. I wtedy ta nowa rola dla nas, dla nauczycieli, dla osób, które są tymi liderami edukacji, a więc rola mentora,
mentora, organizatora procesu. I też, szanowni państwo, ważne jest to, że my staramy się tak myśleć, tak, żeby te nasze narzędzia i te mikrokontrolery i to wszystko, co brzmi tak dosyć enigmatycznie, było takie właśnie, że nauczyciel nie musi po prostu podawać tej wiedzy. To uczeń tą wiedzę zdobywa w trakcie procesu uczenia się, a nauczyciel wspiera ten proces poprzez moderowanie, mentorowanie, przewodzenie temu procesowi. No i szanowni państwo, zobaczcie, tutaj mamy taką steamówkę, stremówkę i tutaj ja tylko nie będę czytał tych wszystkich kluczowych kompetencji, które gdzieś tutaj są porozrzucane, ale co najważniejsze, ja bym chciał, żeby dzieciaki miały świadomość tego, że to, co robią, to jest po coś, tak? To, co robią, to jest po coś i żeby to im sprawiało radość, a więc były twórcami, były małymi wynalazcami, teamowały, stremowały i do tego też właśnie stworzyliśmy nasz zestaw Bicreo Kit. I teraz, szanowni państwo, tak jak obiecałem, co to jest ten właśnie mikrokontroler, skąd to się wzięło i dlaczego dzisiaj o tym będziemy mówili? Oczywiście będziemy mówili o tym, dlatego że jest projekt Laboratoria Przyszłości, Pracownie Przyszłości, a mikrokontroler to jest to, co my również, szanowni państwo, wkładamy do naszych pudełek. To jest taka płytka, taki układ elektroniczny, który jest układem takim malutkim komputerkiem z procesorem, ze swoją pamięcią i ta płytka, ten układ elektroniczny, który my akurat wykorzystujemy, to jest oryginalny mikrokontroler Arduino Uno. Oryginalny, to zaznaczam, tutaj jest napisane nawet Made in Italy. To nie jest żaden klon, to nie jest żadna podróbka, co pozwala państwu cieszyć się, że tak powiem, wieloma godzinami pracy i wielokrotnym funkcjonowaniem, użytkowaniem tego naszego rozwiązania w swojej pracy. A więc ten mikrokontroler, to można powiedzieć, to jest taki mały mikrokomputer, który będzie sterował czymś, co państwo do niego dobudujecie. Ale co to będzie, co państwo do niego dobudujecie? Ja tutaj, szanowni państwo, postaram się teraz przełączyć szybciutko kamerę, żeby pokazać, co można do niego dobudować. Ponieważ tutaj przygotowałem sobie również nasz zestaw Bicreo. Lewej stronie, czy widać zestaw Bicreo Kit? Okej, jest wszystko. Widzicie państwo, to jest właśnie już złożony zestaw Bicreo Kit, gdzie ta płytka, którą pokazywałem państwu wcześniej, została rozszerzona o zaprojektowany w Polsce właśnie, w Poznaniu stworzony, szanowni państwo, polski produkt, jakim jest rozszerzenie, które jest połączone wraz z wysokiej jakości wyświetlaczem OLED i pozwala na wielokrotne podłączanie i rozłączanie tych układów elektronicznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ, szanowni państwo, wszystkie pomoce edukacyjne, które znajdują się w szkole, no oczywiście nie powinny być jednorazowego użytku, tylko wielorazowego, to jest pierwsze, a drugie to jest to, że powinny być trwałe, tak? To, co my tutaj dajemy, są to elementy trwałe, to są nasze polskie moduły, które produkujemy tutaj niedaleko w Warszawie i nawet, szanowni państwo, ja pokażę tutaj taki moduł, wyjąłem go z elementu mocującego, on ma specjalnie spiłowane rogi po to, żebyście państwo mogli pracować z dzieciakami bezpiecznie. Można je oklejać taśmą dwustronną z drugiej strony, czy dzięki właśnie tym naszym połączeniom można je łączyć również z Lego lub innymi układami i tworzyć po prostu projekty steamowe, tak? Tworzyć projekty steamowe i tutaj, szanowni państwo, mamy już taki połączony układ, gdzie jest właśnie w tym miejscu mamy mikrokontroler Arduino Uno, ten oryginalny, który pokazywałem, wraz z rozszerzeniem płytką rozszerzającą Bicreo Kit, plus mamy połączonych kilka modułów, które dają nam pierwszy z 10 scenariuszy, jakie mamy w zestawie. Tutaj mamy inteligentny dom, tutaj mamy właśnie wyścigi na bieżni, tutaj mamy system miłego poranka, gdzie możemy sobie zaprogramować zraszacze, rolety, takie elementy inteligentnego domu, mamy system alarmowy w banku, mamy tutaj elementy takie jak system zarządzania klatkami w zoo, troszkę rozrywki w gorące sobotniej nocy, stację pogodową, tudzież właśnie przejazd kolejowy. To są gotowe elementy, gotowe schematy, można powiedzieć, gotowe plansze dydaktyczne, które państwo możecie następnie skonstruować i stworzyć właśnie ten tutaj działający układ elektroniczny. Ale to jest tak jakby ta część konstrukcyjna, znajdująca się właśnie wewnątrz tego pudełka w organizerze, dobrze tutaj zaprojektowanym tak, aby, ja tutaj jeszcze tak przejadę, tak aby państwo mogli wielokrotnie odkładać to, składać i korzystać z tego na zajęciach.
Natomiast drugą częścią tego jest aplikacja. I tutaj zdecydowanie oddam głos Dorocie, która w praktyczny sposób korzysta z tego zestawu, pracuje ze swoimi uczniami, tworzy rozliczne projekty i nierzadko na przykład same elementy, jak ta płytka instalacyjna, którą tak sobie przekornie nazywamy płytą główną naszego układu Bicreo Kit, wykorzystuje do nietuzinkowych rozwiązań, tak? Szanowni Państwo, idea Bicreo Kita i idea tego zestawu z tym mikrokontrolerem Arduino jest taka, żeby każdy nauczyciel mógł rozpocząć w bardzo takim dostosowanym do progu startu tą swoją przygodę z tą pracą i nauczaniem i konstruowaniem. To jest tak zaprojektowane, że każdy nauczyciel bez konieczności doktoryzowania się, ja to zawsze nazywam, tak, a więc zbierania informacji, poszukiwania scenariuszy, wszystkiego tworzenia sobie tej całej obudowy metodycznej, może rozpocząć pracę od teraz, tak? Otwiera pudełko, rozdaje je uczniom. Ja często też tak kolokwialnie nazywam, że jest to kurs mechatroniki zamknięty w pudełku, można powiedzieć, tak? Otwiera to pudełko, ten zestaw konstrukcyjny z tymi planszami, rozdaje je uczniom, uruchamia aplikację. Słuchajcie, zaczynamy pracować, zaczynamy się uczyć, zaczynamy się rozwijać. I to jest taka główna idea, tak, żeby nauczyciel i uczeń bez wielkiego oporu mogli wejść w tą taką, można powiedzieć, elektronikę stosowaną, mechatronikę, bo tak naprawdę płytka Arduino to jest taki układ wdzięczny dosyć, bo on może służyć do edukacji, ale też może być pełnoprawnym technologicznym narzędziem obsługującym już funkcjonujące w świecie rozwiązania. Także dostosowany próg trudności i pełna obudowa metodyczna, wszystko jest zamknięte w pudełku, można powiedzieć, tak? Państwo nie musicie tej wiedzy poszukiwać na nowo i jej rozszerzać. Jeżeli o czymś zapomniałem, to na pewno tutaj Dorota to doda, ale na pewno, szanowni państwo, zobaczcie, jak to praktycznie wygląda i jaka to jest ważne, że tak powiem, taka podstawa do rozpoczęcia pracy w laboratorium przyszłości właśnie w tym elemencie podstawowym mikrokontrolera z czujnikami i akcesoriami. Także Dorota, oddaję tobie głos. Dziękuję bardzo, to przejmuję głos i zapraszam państwa na takie spojrzenie na Bicreo właśnie przez pryzmat szeregowego nauczyciela. Ja jestem takim normalnym, zwykłym nauczycielem w szkole podstawowej we Wrześni, uczę informatyki, matematyki i gdzieś tam w tym całym myśleniu i o laboratoriach, i o innowacjach, i o tym wszystkim utożsamiam się z tym, że podzielę się z Państwem po prostu moją drogą do tego, że dzisiaj robię takie rzeczy, jakie robię, że się nie boję tych rzeczy robić i troszeczkę się podzielę też projektami, które zrealizowałam właśnie z wykorzystaniem zestawu Bicreo. Ja z Bicreo pracuję od ponad chyba już 4 lat. W ogóle gdzieś tam obserwowałam, jak się rodziło, ponieważ ja do Poznania mam 50 kilometrów i PCSS, który jest jakby pewnie, nie wiem, czy Marcin dobrze nazwę, ojcem troszeczkę Bicreo. Gdzieś tam się jestem związana też troszeczkę. I tak, tak, dokładnie, to jest matecznik. Matecznik można powiedzieć. Ojciec, ojcem pewnie ty jesteś. Jak to też się troszeczkę zmieniało. Dzisiejsza wersja, którą tutaj prezentujemy, to jest wersja, która już od pewnie 3 lat jest na rynku i to już jest taka stabilna wersja, więc to wszystko się zmieniało pod to, żeby było nam, nauczycielom, mi, nauczycielowi jak najlepsze. Ja udostępnię sobie zaraz, mam nadzieję, uda mi się udostępnić prezentację, bym poprosiła o potwierdzenie, że udało mi się i troszeczkę pokażę na prezentacji i troszeczkę też na jakichś moich narzędziach. Jest wszystko widać, Dorota. Wszystko widać, okej. Okay. Kreatywne lekcje nie tylko z Bicreo. Sama nazwa Bicreo, bądź kreatywne, to właśnie, to nie jest przypadek, bo Bicreo wyzwala w nas kreatywność, nie tylko we mnie jako w nauczycielu, ale przede wszystkim w moich uczniach. Ja pracuję w szkole 20 rok i 20 lat temu nie wiedziałam o tym, że Arduino istnieje na świecie. Dowiedziałam się o tym dosłownie jakieś tam 5 czy 6 lat temu przy okazji jakiegoś projektu i właściwie w momencie, kiedy dostałam pierwsze zestawy do szkoły Bicreo, to zmieniło całą moją pracę właśnie w takim obszarze pracy metodą projektu, a przede wszystkim pracę metodą z uwzględnieniem metody STEM, która jest jakby
metodą, która wiąże się nierozerwalnie z laboratoriami przyszłości, które mają powstać w naszych szkołach. Ja nie ukrywam, że ja sobie takie laboratorium już sama stworzyłam gdzieś tam wcześniej własnymi działaniami, ze wsparciem oczywiście dyrektora szkoły, więc mam jakieś wyobrażenie, po co te laboratoria mają powstać i co one mają dać uczniowi, mi, szkole i całemu środowisku. Jak ja sobie wykorzystuję ten zestaw Bicro, o którym też się za chwilę podzielę. Przede wszystkim Bicro pozwala mi na to, że wprowadzam, moi uczniowie są wprowadzeni od podstaw właśnie w taki podstawowy kurs mechatroniki. Czyli to mechatronika łączy w sobie programowanie, elektronikę, to jest dużo takiej bardzo poważnej wiedzy, której de facto ja nawet nie mam czasu na to, żeby się tego uczyć. Nie jestem po jakiejś politechnice, jestem po uniwersytecie, więc raczej mam wykształcenie takie ogólne, ale nie techniczne. I to dzięki kursowi, które są dostępne w softcie, który za chwilę pokażę, to ja nie muszę wszystkiego, jak to Marcin ładnie nazwał, nie muszę być doktorem mechatroniki, żeby to robić z uczniami. Bo ja od razu mam dostępne narzędzia, mam wszystko wyjaśnione, pokazane i do tych samych narzędzi mają dostęp moi uczniowie. Następnie, kiedy... Ja przepraszam, Dorota, przepraszam, że wejdę w słowo, bo tylko zapomniałem o jednej rzeczy, to dodam, bo to jest, wydaje mi się, też szczególnie istotne pod kątem tego, co mówi Dorota teraz. Tu udostępnisz, ja tylko powiem, że to nie było tak, bo zwykle jest tak, że jeżeli powstaje coś edukacyjnego, to najpierw jest to ten taki element hardware'owy, w sensie to, co jest takie namacalne, technologiczne, a do tego później powstają scenariusze, pomysły na wykorzystanie lekcji i tak dalej. Z Bicro ten było zupełnie odwrotnie. Tutaj najpierw zespół zastanowił się, co chcemy osiągnąć, jakie chcemy dać uczniowi narzędzia, materiały, co jest mu potrzebne uczniowi i nauczycielowi do rozpoczęcia pracy, a dopiero później, bo już w tym procesie brałem udział, powstawały moduły, piłowanie ich, dopasowywanie uchwytów, teraz robimy to. A więc tak jakby on wychodzi z potrzeb, a nie jest stworzony dla potrzeb. Tylko tak chciałem to wtrącić. Bardzo ja dziękuję. Teraz spróbuję udostępnić... soft i bym poprosiła Marcin, czy my teraz widzimy soft programu Bicro? Dokładnie widzimy. Marcin się skupił na pudełku, pokazał różne elementy takie namacalne, materialne, które znajdziemy w pudełku Bicro, ale ja tutaj bym chciała też się skupić, bo te elementy materialne są bardzo ważne, ale drugą częścią, która stanowi jakby pełnię zestawu Bicro jest soft, czyli oprogramowanie kompatybilne właśnie z tymi rzeczami, które znajdziemy w pudełku i kupując takie pudełko, taki zestaw, otrzymujemy licencję na dwa urządzenia. Marcin mnie tutaj potwierdzi, czy dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętasz. I później się zastanawiam, czy nie przekroczyłam limitów. Na dwa urządzenia, czyli jeżeli kupię dwa pudełka, to mogę sobie takie oprogramowanie zainstalować na czterech komputerach. Dokładnie jakie wymagania, musi być system Windows powyżej Windowsa 7, jeżeli chodzi o takie wymagania systemu operacyjnego. Za chwilę też pokażę, gdzie można na stronie przeczytać jakby szczegóły tych wymogów, ale co zawiera taki soft? Po pierwsze mamy tutaj kompendium. Kompendium to jest to miejsce, w którym to ja jako nauczyciel, jeżeli ja wcześniej nie wiedziałam czegoś, co to jest dioda, a w zestawie mamy trzy diody, jedna jest koloru czerwonego, druga zielonego i trzecia żółtego. To się kojarzy z sygnalizacją świetlną i to są zawsze z reguły takie pierwsze projekty, które się zaczyna robić, żeby zrozumieć w ogóle zasadę programowania. No to ja mogę sobie tutaj w tym kompendium wejść. Ja mogę sobie przeczytać, na czym, jak, z czego to jest zbudowane, na czym polega ta praca. Mam tutaj zdjęcie diody, czyli ja sobie łatwo odszukam ten element w moim pudełku. Mam informację, że jest to sygnał cyfrowy. Za chwilę dla porównania poszukam jeszcze czujnik analogowy i powiem, co to za różnica, że jest to urządzenie wyjścia i mogę go na moim płytce Bicro z tym shieldem na pinach od 2 do 13. I tu wszystko mam ponumerowane i wtedy nie ma problemu, gdzie to przypiąć. I mogę sobie przejść i mam tutaj pierwszy jakiś program, który mogę sobie stworzyć, zobaczyć jak to działa. I w ten sposób także moi uczniowie mogą
w taki samodzielny sposób, troszeczkę taka metodyka odwróconej lekcji, poznawać elementy, które mamy w pudełku. Czyli ja nie muszę być jakimś wykładowcą, tylko po prostu mogę moich uczniów poprosić, żeby dzisiaj się zapoznali na przykład z tym i z tym elementem, bo dziś na przykład w głowie już mam jakiś projekt, który chcę z nimi zrealizować, do którego będzie potrzebna na przykład dioda, czujnik światła i może jakiś przycisk. I wystarczy, że wtedy uczniowie zapoznają się, jak działa dany element, jak on sczytuje pewne parametry. Czujnik temperatury to nie jest termometr jakby tak do końca, to nie jest jeden do jednego termometr, tylko to jest czujnik, który nam sczytuje temperaturę otoczenia i on nie sczytuje nam, nie wyświetli nam informacji na przykład w stopniach Celsjusza, tylko on oddaje nam informacje w pewnej wartości. Jest to czujnik analogowy, czyli w zakresie od 0 do 1023 wartości i nawet proszę zobaczyć, że tu mamy wzór, który jeżeli uczeń sobie wpisze, to przeliczy mu na temperaturę właśnie z wartości, którą nam oddaje napięcia prądu na stopnie Celsjusza, więc tu już się pojawia też matematyka. Moi uczniowie kiedyś nie doczytali, że ten wzór jest tutaj podany i sami tworzyli taki wzór, żeby na wyświetlaczu ta temperatura się pojawiała, ja ten projekt za chwilę pokażę, więc zajęło im to 3 godziny zegarowe, ale tam było tyle matematyki, że ja po prostu stałam z boku i po prostu gdzieś wewnątrz się cieszyłam, że takie rzeczy robią. I znów mamy całe kompendium wiedzy, mamy jakieś przykładowe programy, które uczeń może sobie, czy nauczyciel, jeżeli bym chciała się wcześniej przygotować do lekcji, mogę sobie tutaj przejrzeć, czyli mam całą taką bibliotekę wiedzy. I to jest dla mnie naprawdę jedno z chyba najlepszych rozwiązań, bo jeżeli tego bym tu nie miała w jednym miejscu, to niestety pewnie z różnych miejsc gdzieś tam w internecie znajdę to, ale bym musiała siedzieć, szukać, zbierać, a tak mam w jednym miejscu. Kursy. W kursach mamy gotowe kursy, jeżeli się przejdzie takie 23 kursy, to tak naprawdę się ma kompleksową wiedzę z podstaw mechatroniki i znów to są takie kursy krok po kroku, zarówno dla mnie, jako dla nauczyciela, ale również ja to na przykład udostępniam moim uczniom i proszę ich, że na przykład dzisiaj robimy sobie kurs pierwszy i poznają podstawy, testują w ogóle płytkę Arduino jako mikrokontroler i sobie przechodzą kolejne elementy. Proszę zobaczyć, to jest wszystko krok po kroku, gdzie podłączyć zasilanie, jak shieldy na siebie założyć i tak dalej. Także nie muszę mieć jakiejś wiedzy, w ogóle chyba nie mogę powiedzieć, że nie potrzebuję wcześniej jakiejś ogromnej wiedzy, żeby zacząć pracę z mikrokontrolerem, czyli tu mamy funkcję warunkowa, czyli to są te funkcje jeżeli czy jeśli i znowu mamy wytłumaczone, co to jest funkcja warunkowa i mamy kolejne przejścia, tu mamy już wykorzystanie tej nakładki, tego shieldu na płytkę Arduino dokładnie, jak mamy podpiąć konkretne czujniki, które mamy, znajdziemy w kartoniku z naszym zestawem, czyli to naprawdę tak za rękę nas prowadzi krok po kroku i ktoś by za chwilę mi powiedział, no to gdzie tu jest w tym wszystkim kreatywność? Do kreatywności też dojdziemy. Ale to, że w taki fachowy sposób i ja jako nauczyciel i moi uczniowie możemy sobie zdobywać właśnie te podstawy, to jest fundament do tego, że później robimy takie projekty, jakie robimy i że my później to już wychodzimy z tego kartonika troszeczkę, ale gdybyśmy my nie poznali tej wiedzy tutaj, takiej praktycznej i teoretycznej, to nigdy byśmy nie zrobili tych rzeczy, które udało nam się zrobić. Także tu mamy przykładowe programy i możemy sobie pracować. Wyzwania. Wyzwania to są już takie gotowe, jakbym powiedziała, małe projekty, które można zrobić nawet w takiej, ja to z reguły robię na takiej jednostce lekcyjnej, jak już uczniowie poznają podstawy, to później sobie wybierają wybrany projekt i realizują go właśnie tutaj krok po kroku, na przykład przejście dla pieszych i tu znów mają cały kurs krok po kroku,
mamy tryb kreatywny, tryb krok po kroku i mogą sobie znów, proszę zobaczyć, tu już wykorzystana ta nakładka, którą Marcin pokazywał i ma nawet gdzieś tam przy sobie stworzoną i wszystko mamy pokazane, gdzie co mamy przypiąć, mamy wszystko opisane, co mamy użyć, jakie diody, jak mamy wszystko popodpinać, co mamy przyłączyć, co mamy odłączyć, także tutaj naprawdę moja rola jako nauczyciela na takiej lekcji to jest taka, że ja właściwie jestem taką osobą, która gdzieś tam krąży, ja nie prowadzę wykładu, ja tylko uczniowie moi sami zdobywają tą wiedzę, jeżeli coś nie działa, to też nie jest tak, że ja podejdę i powiem zrób to i to, to tobie zadziała, ale raczej na zasadzie wróć do któregoś momentu, doczytaj, sprawdź, weź, sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś, czy dobrze podpiąłeś, sprawdź kod programu. Bo to, co w mechatronice jest dla mnie ważne też jako dla nauczyciela informatyki, to jest to, że mechatronika łączy elektronikę z programowaniem. Czyli ja tu realizuję wszystkie obszary związane właśnie, jeżeli chodzi o podstawę programową z informatyki w szkole podstawowej, cały ten obszar związany właśnie z wykorzystaniem środowiska programistycznego do tak naprawdę do rozwiązywania problemów, bo w podstawie programowej jest też duży nacisk na wykorzystywanie technologii do właśnie rozwiązywania problemów i nie tylko chodzi o takie uczenie odtwórcze i nie chodzi tylko na informatyce o to, żeby uczeń nauczył się jakiejś komendy i napisał z tego później kartkówkę czy sprawdzian i my mu zaliczamy i uznajemy, że on poznał, nie wiem, pętlę funkcji warunkowej w jakimś tam danym języku programowania, ale dla nas powinno być ważniejsze to, że uczeń potrafi tą wiedzę po prostu praktycznie wykorzystać. Jeżeli ktoś dawno nie czytał podstawy programowej z informatyki, to zachęcam, tam nawet nie ma wymienionych konkretnych programów, środowisk, tylko ta podstawa programowa z informatyki jest naprawdę napisana takim językiem ogólnym, co też jest dla nas takim trochę bezpieczeństwem, że my możemy tutaj sobie różne środowiska wplatać i na różnych środowiskach pokazywać uczniom, do czego właściwie uczymy się tego oprogramowania. Z reguły, jeżeli uczymy programowania w szkole podstawowej, to chyba takim najpowszechniejszym w tej chwili środowiskiem to jest znany wszystkim dostępny Scratch i jeżeli uczniowie wcześniej gdzieś pracowali na Scratchu, to bez problemu przesiądą się na Bicreo, ponieważ w Bicreo mamy znów programowanie w środowisku bloczkowym. Czyli znów, jeżeli sobie tworzę jakiś program, to tworzę go na bloczkach. Tu mam bloczki dla czujników, dla akcji, do komunikacji, mogę sobie zaprogramować wyświetlacz, mogę ustawić sobie jakiś czas, tekstowe, liczbowe, pętle warunkowe, czyli to jeśli, mogę wprowadzać własne zmienne, tablice, funkcje i też mamy tutaj taki dział internet rzeczy, czyli to jest coś, co właściwie dzieje już się w naszym życiu, w naszym otoczeniu, różnego rodzaju inteligentne rozwiązania. W tej chwili pojęcie inteligentne chyba w każdym wymiarze w technologii się pojawia. Inteligentne samochody, inteligentne jakieś urządzenia, inteligentne domy. To też możemy tu się bawić w takie programowanie i tu jeszcze mamy w innych rozszerzenia. I to jest właśnie to, że mamy wszystko oczywiście w wersji polskojęzycznej, nasz rodzimy produkt i wystarczy tylko przeciągnąć, jeżeli coś chcę posprzątać, to przeciągam na lewą stronę. Jeżeli chcę sobie wyszukać jakiś komunikat, to sobie wybieram. Te bloczki muszę sobie ze sobą łączyć jak puzzle. Jeżeli mam coś takiego, to ja po prostu muszę to dołączyć do odpowiedniego bloczka. To wszystko się ze sobą ładnie spina. I wystarczy, jeżeli bym miała podpiętą płytkę Arduino, to po prostu tutaj mam wtedy aktywny wyślij program i wysyłam taki program na moją płytkę i już obserwuję, co się dzieje. Płytkę Arduino podpinamy do komputera przewodem do wyjścia USB. To, co jest też dla mnie bardzo cenne, to proszę zobaczyć, że ja mogę sobie zrobić
podgląd kodu. Płytki Arduino w takim świecie mechatroniki, że tak powiem, poważnej, są programowalne w językach tekstowych. Najczęściej jest wykorzystywany język C lub C++, ale tutaj możemy sobie zobaczyć, jakby wyglądał kod naszego programu, tego bloczkowego, właśnie w takim języku. I powiem Państwu szczerze, że moi uczniowie zawsze zaczynamy od tutaj środowiska bloczkowego i oni w którymś momencie zaczynają sami się przesiadać na język tekstowy. To nie ma jakiegoś takiego momentu, że ja mówię, od dzisiaj pracujemy w języku tekstowym, tylko ja zaczynam zauważać, że te osoby, które gdzieś tam chwycą tego bakcyla i zaczynają szukać jakichś pomysłów, rozwiązań gdzieś tam w internecie, to sami tu przechodzą już na ten język tekstowy. Proszę też zobaczyć, że w tych dwóch zakładkach mamy tak naprawdę całą drogę, ścieżkę programowania w szkole podstawowej, bo zamysłem jakby nauki też tych podstaw programowania w szkole podstawowej jest to, żeby od właśnie takiego wizualnego środowiska bloczkowego uczeń w tej klasie 7 i 8 przeszedł na taki język tekstowy, a to w jednym miejscu to wszystko mamy zapewnione. Mało tego, jeżeli sobie tutaj zaktywujemy własny kod, to my możemy sobie, jeżeli już znamy podstawy języka tekstowego, to my możemy sobie z klawiatury tutaj modyfikować ten kod i pisać własne kody. I moi uczniowie tak naprawdę gdzieś tam w 8 klasie, to oni już nie wchodzą tutaj w zakładkę scena, tylko oni już zaczynają tutaj w zakładce podgląd kodu, własny kod i już jadą na takim, ale to są gdzieś tam kilka lat wcześniej pracy w środowisku bloczkowym i takie łagodne przejście. Zakładka monitor, jeżeli podłączymy sobie jakieś czujniki do płytki Arduino, na przykład chciałabym sobie zrobić inteligentne oświetlenie, że na przykład będę miała podłączoną diodę, która mi się zapali, kiedy zrobi się ciemno w pokoju, czyli takie inteligentne oświetlenie. W kartoniku Bicreo znajdziemy fotorezystor, czyli czujnik naświetlenia. I jeżeli taki czujnik bym sobie podpięła do Arduino, to ja muszę czytać, przy jakiej wartości, przy jakim naświetleniu ta dioda powinna się zaświecić. I tutaj jak sobie podepniemy właśnie taki czujnik, to sobie mogę czytać, jakie wartości mi daje ten czujnik, czytując naświetlenie w moim pomieszczeniu. Oczywiście przy takich zajęciach przydają się jakieś latarki, czy latarka z telefonu komórkowego, żeby sprawdzać różne poziomy naświetlenia, przyciemnienie, żeby tą wartość jak najdokładniej określić. Więc proszę zobaczyć też, ile tutaj mamy matematyki. Każdy program, który stworzymy, możemy sobie zapisać na swoim komputerze lokalnie. Wybierając zapisz, pobieramy sobie plik i możemy sobie taki plik do kogoś przesłać, ponownie załadować do programu. I to był właśnie SOF, który dla mnie jest no, takim rozwiązaniem, który bardzo mi w życiu pomógł i zmienił całe moje myślenie właśnie o nauce mechatroniki. Ja też dodam tutaj, Dorota, jeżeli pozwolisz, jeszcze w aplikacji jest też tryb dowolny, gdzie generalnie, oczywiście to, znaczy generalnie oczywiście, ale chodzi mi o to, że BicreoKit i aplikacja i zestaw to jest produkt rozwojowy, tak? A więc za dużo tajemnic nie mogę zdradzać, ale na pewno będziemy wprowadzali nowe biblioteki programistyczne, ale też został pomyślany jako element, który będzie wyprzedzał troszeczkę nawet to, jak on powstał, tak? Ponieważ wtedy dopiero zaczęto mówić o internecie rzeczy, a teraz ten internet rzeczy powolutku staje się faktem. I dzięki zestawowi BicreoKit ten internet rzeczy i te funkcje, jakbyś, Dorota, kliknij jeszcze na tą zakładkę internet rzeczy właśnie, jakbyś mogła. Tutaj mamy właśnie poszczególne algorytmy, poszczególne instrukcje, które możemy wykorzystać właśnie pod kątem tego internetu rzeczy i tak jakby konstruować coś, co będzie z naszego otoczenia, tak? I to jest też ta otwartość tego zestawu, jako że jest to środowisko Arduino. Szanowni Państwo, on nie jest zamknięty. No, wierzcie mi, drodzy Państwo, to jest produkt polski, tak? I proszę mi wierzyć, że my tutaj nie postawiliśmy na snobizm, przepraszam, nie chcę tutaj żadnej tam generalnie propagandy uprawiać, ale większość zestawów to są zestawy zamknięte, czyli nie da się ich połączyć z czymś innym już, tak?
Tak, natomiast nasz zestaw jest zestawem otwartym. Jeżeli będziecie Państwo chcieli tutaj podłączać kolejne układy elektroniczne, kolejne czujniki z środowiskiem współpracujące Arduino i płytką, no to jest zwykła płytka Arduino, oryginalna aczkolwiek, ale zwykła, bardzo funkcjonalna płytka i to rozszerzenie pozwala na wielokrotne je wykorzystanie. I też jeszcze chciałem nawiązać do pytania na czacie, co jest z tym lutowaniem, bo lutownica jest też w pakiecie podstawowym. A to ja pokażę przy którymś projekcie. Tak, i ja tylko powiem, że nie polecam lutowania zestawu PicroKit bezpośrednio, ponieważ on został stworzony jako pomoc edukacyjna wielokrotnego użytku, żeby każda grupa kolejna mogła z nią pracować. Naprawdę zlutowanie na twardo płytki mikrokontrolera uczyni ją już martwą, tylko będzie się sprowadzało to do tego, do kiedy została zlutowana, tak? Rozlutowywanie tego to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Natomiast absolutnie można lutować, to znaczy, no przecież ten zestaw też służy do konstruowania, tak? My przygotowujemy, już mamy przygotowane w większości pliki do druku 3D, gdzie będzie można dodrukowywać na drukarkach 3D elementy składowe z zestawu, a więc na przykład to przejście dla pierwszych, które tutaj macie Państwo złożone, będzie można zrobić w 3D, tak? A więc model, który będzie wyjdzie, tak? Się podniesie, będzie to naturalna, idealna imitacja właśnie tego skrzyżowania. Ale szanowni Państwo, no, konstruując, tak, dodając kabelki, dodając jakieś elementy, Dorota to zaraz pokaże świetnie zresztą, no będziecie Państwo z tej lutownicy korzystali, tak? A więc i to jeszcze podam. Z któregoś momentu, na pierwszych zajęciach niekoniecznie. No dokładnie, ale to nawet chyba jest wskazane. Nawet wskazane, żeby od któregoś momentu, prawda? Bo tutaj szereg tak jakby elementów z tym procesem związanych jest. Potrzebny jest też szereg wiedzy, nie? To nie jest tak, że wezmę lutownicę, cokolwiek z czym zlutuję i to zadziała, nie? Tylko znowu to jest proces dla nauczyciela tak i ucznia. To tu mamy kilka takich zdjęć z mojej pracy z uczniami. Ja z Bicro zaczynam pracę w klasie czwartej. I później i w piątej, i w szóstej, i w siódmej, i w ósmej sobie realizujemy różne projekty. I to też nie jest tak, że ja pracuję na każdej lekcji, tylko po prostu mam ileś lekcji przeznaczonych na takich normalnych, w planie lekcji z informatyki na programowanie i sobie łączę to właśnie z zestawem Bicreo. Dla mnie też jest bardzo ważne, że tutaj jest ta manualność, że uczniowie muszą coś pospinać, coś stworzyć, podotykać, złączyć, bo no to, że tyle rzeczy robimy online, a w ogóle po tej pracy zdalnej to już w ogóle manualność naszych dzieci spadła bardzo, bardzo mocno, to fakt, że ci uczniowie mogą coś wziąć do ręki, coś ze sobą poskładać. Oni mają na początku duży problem, że coś tam z czymś tam nie działa, że musimy do jakichś pinów podjąć jakieś tam czujniki. Pani Doroto, ja przepraszam, że przeszkodzę, ale nie widzimy pani prezentacji chwilowo. Dobrze, to ja jeszcze zatrzymuję. Ja to mam udostępnioną, ale to jeszcze raz wrócę i. Tak, bo coś tam chyba przerwało, więc postanowiłam się lekko włączyć. Dziękuję za informację, to już. O. I pytanie, czy teraz jest OK? Proszę o potwierdzenie. Tak, tak, teraz jest wszystko dobrze. Są takie zdjęcia z takich moich pierwszych zajęć, jak z uczniami rozpoczynam, to zaczynamy na przykład od tych kursów podstawowych, które mamy w zestawie w softie Bicreo, tak wygląda zestaw. Tu bym na tych zdjęciach zbliżeniowych chciałam pokazać, że to naprawdę każdy szczegół został przemyślany. Mamy dwa rodzaje czujników, to są digital i analogowe. Co to dokładnie znaczy, coś tam próbowałam wyjaśnić, ale wszystko też mamy opisane. I każdy z tych czujników jest podpięty innym kolorkiem tutaj tych przewodów, bo na tym shieldzie, na tej nakładce te kolory są kompatybilne, czyli my się nie pomylimy, jeżeli mamy tutaj zielony, czerwony, czarny, to będziemy widzieli, że to się podpina do shieldów, do digital, czyli do tych, co czytują wartości zero i jedynkowe. Czyli to naprawdę te szczegóły w opracowaniu bardzo pomagają później w pracy. Jak ja podchodzę i widzę, że uczeń to, co powinno być zielonym, podpiął tutaj do tych pinów, gdzie powinny być podpięte czujniki analogowe, no to ja tylko spojrzę i ja już wizualnie widzę, że on coś źle zrobił. Także to jest naprawdę, to są takie szczegóły, których może nigdzie w katalogach nie są opisane, ale ja z własnego doświadczenia powiem, że bardzo, bardzo mi pomagają w pracy.
Tu mamy już przykładowe prace z projektami i na przykład na bazie właśnie zestawu Bicreo moi uczniowie tworzyli sobie taki projekt ekodom przyszłości. Mamy tu czujniki, mamy tutaj diody, czyli mamy automatycznie oświetlenie, mamy czujnik temperatury, mamy fotorezystor, mamy serwo, czyli możemy sobie jakieś zasłanianie rolet zrobić w naszym domu, żeby na przykład za dużo nie nagrzewało się latem czy zimą i nie traciło ciepła. Możemy monitorować temperaturę i tutaj jeszcze sobie wcześniej akurat jeszcze robiliśmy projekty 3D wpierw sobie w programach, a później już robiliśmy programowanie. Ja bardzo lubię to wszystko właśnie w takiej wizualnej postaci tworzyć, żeby te projekty były takie namacalne, dlatego tu się u mnie pojawiają albo jakieś domki z kartonu, ze sklejek czy z klocków, bo te żółte doczepy takie, że tak powiem, że to się fachowo tak Martin nazywa, one są kompatybilne z klockami Lego. Więc jak mamy dużo klocków, moje dzieciaki jak już są starsze w szkole, to przynoszą mi i wtedy sobie budujemy takie różne rozwiązania i właśnie to nie jest tylko budowa z klocków, ale to są budowle, które po prostu są z czujnikami, z jakimiś inteligentnymi rozwiązaniami. Tu jest jeden z takich projektów, które też robiłam. Proszę mi uwierzyć, że ten projekt, moi uczniowie pierwszy raz z Bicreo spotkali się w połowie września. To była akurat klasa siódma. W tej grupie z tym projektem były również dziewczyny. I ten projekt powstał 3 tygodnie, 4 tygodnie później już był projekt w takiej wersji prototypowej. Dziewczyny wymyśliły właśnie smartwatcha. I tutaj też chciałabym na przykładzie tego projektu pokazać, że Bicreo nie jest zamkniętym pudełkiem, tylko ten zestaw jest kompatybilny jeszcze z czujnikami, które możemy sobie po prostu oddzielnie gdzieś dokupić. To nie jest tak, że jak ja mam Bicreo, to ja już nie mogę wyjść z projektami poza to, co mi dał producent, tylko mogę właśnie tworzyć i dlatego to jest kreatywne, że ja na tym zestawie uczę się podstaw mechatroniki, na tym wyposażeniu, które mam w kartoniku, mogę stworzyć kilkanaście, kilkadziesiąt projektów o różnym zaawansowaniu, ale w którymś momencie, jeżeli uczniowie poczują, że chcieliby stworzyć coś, co wykracza poza to pudełko, to można sobie dokupić czujników i można z projektami wychodzić i nadal programować właśnie w tym softcie, który mamy wraz z zakupionym pudełkiem. A Dorota, mam pytanie takie, jak oceniasz, bo generalnie ja troszeczkę mogę na bazie swoich doświadczeń ocenić ta zawartość, kurs, te 23 lekcje, tych 10 nakładek tematycznych razy ilość projektów, które można z nimi wykonać. Jak oceniasz w ilości czasowej, ile tutaj mamy tych zajęć, ile możemy tych godzin, że tak powiem, z tym zestawem mikroki przepracować? Nie powiem, ale ja to sobie rozkładam. Ja sobie część robię w klasie czwartej, część w klasie piątej, część w klasie szóstej, a z takimi projektami jak ten, to już jest klasa siódma u mnie na przykład. Takimi, które wychodzą poza pudełko z Bicreo. Także to, co mamy w pudełku, to nam wystarczy naprawdę na kilkadziesiąt zajęć, bo samo wprowadzenie, same podstawy, od wprowadzenia do zrobienia projektu, to jest kilka godzin lekcyjnych też. To nie jest tak, że 45 minut usiądę i ja zrobię jakiś projekt, który dziś mi się wymarzył, bo ja najpierw muszę poznać, w jaki sposób w ogóle obsługuje się płytkę Arduino i te materiały w softcie mi na to pozwalają, tak? Co to znaczy, że mam czujnik analogowy, co to znaczy, że mam czujnik cyfrowy, jaki to ma wpływ, jak czytuję wartości i tak dalej. Czyli to jest ta cała wiedza, taka mechatroniczna, którą ja jako nauczyciel potrzebuję i moi uczniowie. A co z interdyscyplinarnością jeszcze, jakbyś tutaj powiedziała w kontekście tego? Wszystkie projekty są interdyscyplinarne, bo nawet takie przejście dla pieszych, no to tu mamy całą edukację dla bezpieczeństwa. Projekt, który tutaj prezentuję na przykład, to już jest biologia. Tutaj, bo my tu dodaliśmy czujnik pulsu, więc my tutaj musieliśmy się dowiedzieć, co to jest ten puls, jak się bada, jakie są zakresy w zależności od wieku, żeby były dopuszczalne normy, bo cały projekt polegał na tym, że taki nasz smartwatch, który wygląda jak wygląda, miał monitorować nasz puls. Na wyświetlaczu miał się pojawiać komunikat, czy nasze tętno jest w normie. Odpowiedni kolor diody miał nam komunikować, czy nasz puls jest w normie,
zielony kolor, żółty to był taki na granicy przekroczenia, ale nie przekroczenia tej niebezpiecznej wartości i czerwony się zapalał, kiedy ta wartość już była niebezpieczna. Oprócz tego na wyświetlaczu mieliśmy jeszcze taki pokrętło, potencjometr doinstalowany i mogliśmy sobie, tam mieliśmy zakresy i na tym wyświetlaczu oprócz tętna można było wyświetlić aktualną godzinę, datę, czyli coś takiego, co z smartwatchem myślę, że ma troszeczkę wspólnego. I tu było naprawdę bardzo dużo biologii biegania po schodach. Mieliśmy takie ciśnieniomierze, jak w domach czasami, jak mierzymy te sobie też, to wszystko mieliśmy, pulsometry, to wszystko mieliśmy po prostu w naszej pracowni. Cały czas mierzyliśmy, badaliśmy, pani od biologii nas tu wspomagała, także interdyscyplinarność jak najbardziej tu w tych wszystkich projektach wychodzi. Tutaj widzimy pracę nad tym projektem, widzimy jak bardzo nam pomaga na przykład ta płytka z nakładkami, bo nagle się staje, że nie jesteśmy gdzieś pogubieni, te wszystkie przewody, bo przy kilku czujnikach to już tego wszystkiego troszeczkę się tutaj robi. I tak jak mówię, to było miesiąc po pierwszym spotkaniu z Bikreo akurat. Także to daje... Jeszcze dodam też teraz tak organoleptycznie patrząc na to, co Dorota robi. Szanowni Państwo, tutaj widzicie ten mały wyświetlacz, ale on jest nieduży, jednakowoż to jest wyświetlacz OLED. I teraz jak ktoś zna to środowisko Arduino, to wcześniej były takie wyświetlacze duże, które wyglądały jak liczniki Geigera, można powiedzieć. Pikselowe, ogromne. Natomiast ten wyświetlacz jest na tyle optymalny, że naprawdę mimo tej niewielkiej ilości, jego wielkości, tak, można dużo bardzo dokładnych informacji wyświetlić, co naprawdę powoduje, że w wielu scenariuszach można to fajnie wykorzystać. Tak, bo samo to, że jakiś komunikat możemy wyświetlić z czujnika, na przykład, że temperatura odpowiednia, gdzie któryś w projekcie, tu mamy co wykorzystałam, tu mam kolejną rzecz, w sumie prostą, bo to jest... Też wykorzystany czujnik z Bikreo, wszystko zrobione na Bikreo. Mój uczeń tutaj testuje, on ma kamizelkę, to był strój dla osoby słabowidzącej czy niewidomej, można to tak nazwać. I jeszcze taki but sobie zaprojektowaliśmy, tak wygląda ten but. Tu wygląda, tak wygląda niestety czasem praca projektowa, widzimy tutaj zestawy porozkładane. I pomysł był taki, że chcemy stworzyć strój, który pozwoli jakby wyczuwać przeszkody osobie słabowidzącej. No i uczniowie doszli do wniosku, że dobrze by było, żeby to było coś na wysokości klatki piersiowej, więc pojawiła się ta kamizelka i później uznali, żeby się nie przewrócić o jakąś tam wystającą płytkę czy jakiś krawężnik, no to jeszcze but z czujnikiem właśnie przeszkód tutaj stworzyliśmy. Wszystko jest też zrobione na zestawie Bikreo. Tutaj dodam, że tą wartością jest to, że w momencie, kiedy wgrywamy na płytkę Arduino program, to my możemy zasilanie od komputera sobie odłączyć i możemy zasilać sobie taką płytkę Arduino po prostu za pomocą baterii czy akumulatorków. I dlatego te projekty, które robimy na mikrokontrolerach, tak, już mówię ogólnie o mikrokontrolerach, dlatego one są fajne, bo ja mogę sobie moje stworzone rozwiązanie, ono nie jest przywiązane do komputera, tylko ja wgrywam program, ja sobie to mogę odłączyć od komputera, zasilanie zewnętrzne tutaj podpiąć i mogę z tym rozwiązaniem sobie iść, nie wiem, w teren, mogę sobie to gdzieś testować na terenie szkoły, czyli nie jestem przywiązana do komputera. Dorota, tutaj takie pytanie na czasie się pojawiło. Wydaje mi się, że ono jest też dosyć istotne w kontekście takiej naprawdę praktycznej pracy, bo na tym nam zależy. Wykorzystuje pani Bikreo Kit na lekcjach informatyki 45 minut, na lekcji dla całej 20-osobowej klasy. Zestaw dużo bardzo małych elementów. Czy często te elementy się giną i jak organizujesz sobie pracę na normalnych zajęciach przedmiotowych? Bo zakładam, że... Tutaj mam zdjęcie z pracy projektowej, dlatego to wygląda troszeczkę inaczej, to ja już odpowiadam. Przede wszystkim jedno pudełko nie tworzy nam zajęć. Ja najczęściej pracuję jeden zestaw na parę. To jest najlepsze rozwiązanie, nie jeden zestaw na jedną osobę, bo to jest tak, że czasem jak ktoś, są tacy uczniowie, że się boją po prostu, boją się coś tam połączyć, a w ogóle w programowaniu, w metodyce nauki podstaw programowania bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie praca w małych zespołach.
To mogą być zespoły dwu, nawet trzyosobowe. I wtedy uruchamiamy jeden komputer i te dwie, trzy osoby siadają. Tutaj na tych zdjęciach też widać. Tutaj te trzy osoby pracowały przy jednym projekcie. I z jednym zestawem takie dwie, trzy osoby, czyli jeżeli mam, ja akurat mam podział na grupy w mojej szkole, więc ja największą grupę, jaką miałam na informatyce, to 16 osób, więc wtedy 8 takich zestawów potrzebowałam, żeby pracowali w parach. Nie zginęły mi jeszcze nigdy te zestawy, one nie są, tak naprawdę one nie są maleńkie. One nie są maleńkie, jakby na dłoni tutaj, nie wiem, czy to będzie widoczne, to jest gdzieś 2 centymetry na półtora chyba taka kostka, jeżeli dobrze oszacowałam wymiary, więc w porównaniu z innymi, które robiłam i były dużo mniejsze, to tu nie ma problemu. Te zestawy są naprawdę wytrzymałe. Ja pracuję z nimi od ponad 2017 roku. Nic się, te zaczepy nie połamały się, raczej nic się nie dzieje z tymi czujnikami. Też jest taka zasada, że jak raz sobie podepniemy tutaj te przewody, to ja ich już później nie rozpinam. One zostają, tylko odpinam od Arduino, no bo to też nie ma sensu, żeby za każdym razem wypinać i wpinać. To wszystko jest tak pomyślane, że tu też są takie zaczepy, że wiadomo, którą stroną podpiąć. Wszystko jest naprawdę tak intuicyjne, że nie potrzebujemy doktoratu z mechatroniki, żeby zacząć tą przygodę. Pani Jolu, tutaj ma takie pytanie Dorota. Warsztaty dla nauczycieli, gdzie zamieniamy się w uczniów i przerabiamy wszystko pod kątem ucznia. Na razie ciężko mi to sobie wyobrazić. Ja absolutnie ten lęk rozumiem. Może trzeba będzie pomyśleć. Ja absolutnie ten lęk rozumiem. Zresztą też już dużej ilości nauczycieli generalnie przeszkoliłem z tego zestawu. I powiem pani naprawdę to z pełną świadomością, że generalnie ten próg wejścia w tą elektronikę, mimo że to wygląda na zagmatwane odrobinę, ten próg wejścia dzięki temu, że aplikacja prowadzi nas w ten sposób. Ja tylko to zacytuję. Otwórz pudełko, wyjmij płytkę, weź kabel USB, podłącz do komputera, podłącz do płytki. Napisz program na pinie 13, który jest opisany na tej płytce. I tam mamy zrzut tego programu, więc tylko robimy na zasadzie takiego kopiuj, wklej, tak? I już widzimy. Tak, wyślij program. Tak. Ja powiem państwu, że ja pracuję w ten sposób z uczniami. Oni pierwsze lekcje robią odtwórczo. Naprawdę, robią odtwórczo, robiąc te kursy, te lekcje z softu Bicreo. Z tego, co pokazywałam. Chodzi o to, żeby pewnych rzeczy się wyuczyli, pewnej mechaniki, żeby zrozumieli, jak to podpiąć, co to znaczy pin, bo ja też kiedyś nie wiedziałam, co to są piny na płytce Arduino, a dopiero później, jak już przerobimy sobie te lekcje, to dopiero później przechodzimy do takiego trybu, bym powiedziała, kreatywnego, do tych projektów, które wychodzą troszeczkę z tych gotowców, które mamy dane, ale to, co mamy dane, naprawdę też wystarczy, żeby zrealizować szereg naprawdę ciekawych, fajnych lekcji. Tutaj mamy też projekt, też cały z Bicreo zrobiony i tu moi uczniowie wpadli na pomysł, bo musieliśmy obudować te rzeczy, które normalnie później drukowaliśmy sobie już na drukarce 3D, ale w tym momencie my się spieszyliśmy, bo chcieliśmy przetestować rozwiązanie i to, że te zaczepy są kompatybilne z Lego, przenieśliśmy sobie klocki i stworzyliśmy sobie takie na szybko obudowy, proszę zobaczyć, jak to fajnie nawet wygląda, także tutaj też dużo tych możliwości, to jest taki projekt inteligentnej szkoły czy domu, ja mogę pokazać filmik, nie wiem, czy mamy jeszcze czas, Marcin, na filmik? No ja myślę, że będziemy też powolutku kończyć, jeszcze bym chciała, żebyś powiedziała o Wiki, ale na filmik zawsze znajdziemy. Dobrze, to ja szybciutko pokażę filmik z, ten już i pokażę jeszcze. To jest filmik z projektu moich uczniów. To jest inteligentna szkoła, licznik uczniów, wchodzimy do klasy, licznik nam wlicza ile osób. Mamy tutaj podgląd na wyświetlacz z Bicreo, to jest na czujnikach dostępnych w kartoniku. Tutaj diody nam sygnalizują, jaki jest poziom hałasu na jednym z korytarzy w mojej szkole, czyli tutaj też dużo interdyscyplinarnej pracy, bo
musieliśmy zakresy hałasu. Pisze, jakie są bezpieczne zakresy hałasu, to czym jest w ogóle hałas pod względem fizyki. Tutaj też biologia się pojawiła, takie zasady bezpieczeństwa w szkole. Tu też jest element, czyli taki case na baterię, który jest dołączony do zestawu, a więc on jest też mobilny. Tutaj rozszerzyliśmy projekt jeszcze o czujnik wilgotności akurat i monitorowaliśmy wilgotność, a wiatraczek był taką namiastką klimatyzacji. Czyli w momencie, kiedy temperatura przekroczyła, wykorzystany jest czujnik temperatury i czujnik wilgotności z zestawu Bicreo, Arduino, Shield z Bicreo. Dodany jest tutaj tylko ten czujnik wilgotności i tutaj po prostu na wyświetlaczu obserwujemy, jaki jest stan podłoża w doniczce. Mamy komunikat podlej mnie, oczywiście komunikat autorstwa uczniów zaprogramowany w momencie, kiedy podlejemy. To komunikat znika, a wyświetla nam się temperatura i tutaj też było sprawdzanie, jaka jest dopuszczalna temperatura, żeby się w szkole lekcje odbywały. Musieliśmy napisać tą funkcję, która zamienia nam wartość z czujnika na wartość z temperatury. Czyli tutaj też dużo matematyki. Szanowni Państwo, Dorota tutaj... Nie wiem, czy tak, widać... Tak, to już odpal wiki, ja tylko powiem. To jest strona Bicreo. Linka możemy zaraz wrzucić na czat. I tutaj można sobie wszystko przeczytać o Bicreo. Z tej strony pobieramy oprogramowanie. Ten soft cały, który pokazywałam. Tylko żeby go aktywować, potrzebujemy kod licencyjny, który znajdziemy w pudełku z Bicreo. I tutaj mamy w tym miejscu jeszcze menu i tutaj jak wejdziemy we wsparcie, to tutaj jest cała taka, mogę powiedzieć, biblioteka wiki z opisami czujników, ze zdjęciami, ze wszystkim krok po kroku. Marcin, tak, Dorota, tutaj mam takie pytanie, pan Grzegorz, ja przepraszam, to pytanie zapisałem sobie, jeszcze nie odpowiedziałem. Mhm. Mamy pytanie o pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szanowny panie, generalnie 14 lat przepracowałem w gimnazjum z oddziałami specjalnymi, i to wszystko zależy też od tego, w jaki sposób pan dostosuje generalnie swoją pracę z zestawem. Czy zestaw się nadaje? Tak, oczywiście, że się nadaje. Jest to pomoc bezpieczna, oczywiście też przy spełnieniu odpowiednich wskazań. Tak? Generalnie jest to sprzęt, tak? Jest to hardware, są elementy, które na przykład na szyldzie są ostre generalnie piny, a więc zakładam, że z uczniami o specjalnych potrzebach musimy przygotować tak zestaw do pracy, aby ograniczyć ryzyko niebezpiecznych wydarzeń, tak? A więc zakładam, jeżeli mamy coś do złożenia i będą to uczniowie z dysfunkcją ruchową w bardzo zaawansowanym stopniu, no to w tym momencie musimy po prostu złożyć dla nich jakiś element, ale programować, ale generalnie sprawdzać działanie, czy złożyć już, tak jak tutaj pokazuję teraz, czy złożyć te moduły, czy je taśmą klejącą przykleić do układu elektronicznego, absolutnie mogą, tak? Tak samo jak będą mogli prosty program blokowy, włącz, wyłącz, 0, 1, wykonać, absolutnie, tak? Ale tak jak mówię, po spełnieniu tego, że to będzie dostosowane, ale ja powiem panu na przykładzie takim też, nasza gra Scotty Go, która jest grą hybrydową, gdzie skanujemy programy układane za pomocą manualnych bloczków, które znajdują się w pudełku takich kartonowych, to też mówimy, tak, ona jest idealna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla w szerokim spektrum autyzmu na przykład generalnie, bo jest dotyk, jest sensualność, jest słuch, jest wzrok, tak, jest gra, gamifikacja i w tym momencie radzimy tak, oczywiście, ale nie musimy dać temu uczniowi 179 bloczków, tylko dajemy mu to, co jest mu potrzebne w tym danym etapie do wykonania. Także na pewno, szanowni państwo, tu jest też duża rola nauczyciela, który będzie przygotowywał to, z czym uczniowie będą pracowali. W zestawie są baterie, jak się kupuje taki kartonik. Ja sobie później z jakichś funduszy szkolnych zakupiłam akumulatorki po prostu w szkole i to jest bardziej ekologiczne i na dłużej, aczkolwiek one, te płytki nie pobierają dużo prądu, więc takie baterie na bardzo dużo też wystarczają.
Kupuję baterie lub akumulatorki, no generalnie. Tam nie? Dwa paluszki są, były, nie? Tak, na początku, teraz już nie dajemy baterii w zestawie, dlatego że produkt eksportujemy poza granicę, więc baterie się nie mogą w nim również znajdować, czyli co wybucha. Natomiast no, generalnie w projekcie też są elementy, które będą służyły, znaczy inaczej. To, co ja słyszałem na wystąpieniu, to, co było w trakcie konferencji Laboratoria Przyszłości, mówiło, że oczywiście nie dajmy się zwariować, jeżeli coś jest potrzebne, to w ramach tego projektu można również to zakupić, tak? Jeżeli to będą akumulatorki potrzebne, to ja myślę, że tam miejsce na to się znajdzie, to też nie są jakieś... Ja powiem szczerze, że ja tu na przykład mam akumulatorki i ja te akumulatorki wykorzystuję zarówno do, jak pracuję z Bicreo, jak pracuję z jakimiś robotami, to ja po prostu przekładam, bo to też nie jest tak, że do każdej rzeczy mam oddzielne. Mam w jakimś tam pudełku te akumulatorki, mam ładowarkę i na ileś tam czasu mi to wystarczy. Ja pracuję w bardzo dużej szkole i jakoś tak nie mam większego problemu. Dorota, czy mogłabyś jeszcze na chwileczkę Wiki włączyć, bo tutaj generalnie chciałem tylko powiedzieć, że Wiki to jest też narzędzie, które wspiera nauczyciela, tak? To jest ta obudowa metodyczna, którą my przygotowaliśmy i tam jest wszystko, co jest w aplikacji. Są opisane wszystkie moduły, są opisane elementy będące swoistą taką pełną instrukcją online, która pokazuje, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje, opisane są moduły, ale jak zjedziemy niżej, też mamy scenariusze, tak? Mamy scenariusze, które są takimi scenariuszami już kreatywnymi, z tym mówimy. Tutaj no, wybitny ekspert, jeżeli chodzi o Steam, to Dorota Poświerci, Zbyszek Karwasiński, przygotował na przykład projekt makroskotki, gdzie możemy stworzyć z wykorzystania jakiegoś kubka, patyczków, czujników, diod, wykorzystać sobie, stworzyć własnego robocika, tak, który będzie skonstruowany przez dzieciaki. Oczywiście te wszystkie, tutaj właśnie mamy makroskotka, moje biurko, przejazd kolejowy, budujemy dom, stoper, małe zoo, gra retro, to wszystko, szanowni państwo, są scenariusze, które możemy sobie później oprogramowywać i składać z tymi modułami. Oczywiście w BicreoKid nie ma wszystkich modułów na świecie, ale tak jak mówiłem na samym początku, to jest zestaw, który powstał odwrotnie. Najpierw powstało to, co my chcemy z nim zrobić, to, co chcemy wykorzystać, a następnie elektronika, którą produkujemy my, a więc to są nasze moduły Bicreoskie, BicreoKid, Bicreo Technologies. Generalnie Dorota, oddaję jeszcze tobie głos, jeżeli chcesz coś dodać, jeżeli nie, no to będziemy powolutku dawać głos do studia, moje Bambino. No jeżeli są pytania, to ja chętnie na czacie odpowiem, prześledzę jeszcze czat. No ja powiem tyle, że gdybym w swoim życiu nie spotkała Bicreo, to pewnie bym nie robiła projektów na Arduino. 20 lat temu nie wiedziałam, że takie rzeczy będę robiła. Dzisiaj moi uczniowie uwielbiają. To jest inny poziom programowania, bo to, że programowanie jest w szkole, to jest to wszyscy wiemy, bo to jest podstawa programowa, ale to, że możemy robić rzeczy, które wychodzą z ekranu komputera, że to są rozwiązania, które mogą nam pomóc gdzieś tam w naszym otoczeniu, to naprawdę zmienia myślenie ucznia o uczeniu się, o szkole. Ja miałam takich uczniów w swojej historii, dla których fakt, że poznali Arduino, zaczęli realizować różne projekty, zmieniło po prostu ich podejście do nauki. Do dzisiaj do mnie wracają z sentymentem, przypominamy sobie te projekty, które zrealizowaliśmy. Oni sami mówią, że te projekty zmieniły po prostu ich życie, a jeden uczeń dosłownie powiedział, projekty z Arduino uratowały moje życie. To był akurat trudny taki przypadek, ale warto próbować, nie bójmy się. I ja tutaj jestem jakby po stronie nauczycieli. To jest rozwiązanie, które pozwoli nam w bezpieczny sposób tą mikrokontrolery wprowadzić na nasze lekcje, wprowadzić w naszych laboratoriach. Będziemy sobie realizować bardzo fajne projekty, nasi uczniowie będą się rozwijać, a my tak naprawdę nie będziemy musieli znów uczyć się tysiąca nowych rzeczy, bo tu wszystko mamy w jednym miejscu, w zasięgu ręki i kliknięcie myszki. Chętnie odpowiem na pytanie, jeżeli są na czacie. Bardzo Ci dziękuję, Dorota. Jak widzieliście Państwo, no cóż, o lepszą rekomendację i większą dawkę informacji na temat mikrokontrolera Arduino i tego, co jest w zestawie BicreoKid, bardzo będzie trudno. Ja już naprawdę nie mam co dodać, poza tym, że jest to produkt, który ma polską gwarancję. Nazywam się Marcin Paks, pracuję w firmie Bicreo Technologies i Państwo mnie znajdziecie wszędzie. A więc macie pewność to, że wsparcie, istnienie tego produktu, rozwój tego produktu i wszystko, co jest z nim związane, to jest rzecz trwała. To nie jest produkt, który się pojawił wczoraj. Jest to produkt, który swoją premierę tak naprawdę miał we wrześniu 2017 roku ze znakomitym projektem firmy Intel. To było, jak on się nazywał, Dorota? Przypomnij mi nazwę.
Young Makers, tak? Intel Make Tomorrow, tak? Chodzi o ten projekt? Aha, Intel Make Tomorrow. Pierwsze pudełka do takie testowe jeszcze wtedy na innej płytce, to później wszystko się jeszcze pozmieniało. Wersja, która jest teraz od 3 lat jest ta wersja, nie? To już jest stabilna, naprawdę ja obserwowałam, jak się soft zmieniał, bo to, że mamy w tej chwili edytowalny język tekstowy, to tego w pierwszej wersji nie było. To jest tak, że nas też jako nauczycieli tam słuchają, a soft to jest tylko kwestia aktualizacji, więc pewnie jeżeli się jakieś pomysły pojawią, to jakieś aktualizacje mogą się pojawić i ja to przeżyłam i to naprawdę zmieniło oblicze tej pracy. Dokładnie tak. BigRocket już jest obecny w polskich szkołach, natomiast zdecydowanie troszeczkę wyprzedzał tak jakby tą edukacyjną rzeczywistość, która dzięki, nie ukrywam, tak, te laboratoria przyszłości, to jest bardzo fajny projekt, który może rzeczywiście wyposażyć polskie szkoły w sprzęt, którego tam nie było, tak, którego tam nie było, który będzie. I ważne, żeby ten sprzęt był wysokiej jakości, to był sprzęt z obudową metodyczną, polskim wsparciem, supportem, zgodny też, szanowni państwo, z ogólnie przyjętymi normami edukacyjnymi i bezpieczny, tak? Choćby nawet taka prosta rzecz, która jest no, bardzo istotna wbrew pozorom, elektronika i produkcja bezołowiowa. My mamy na to gwarancję, że ten sprzęt jest bezpieczny i będziecie państwo mogli wielokrotnie go używać we własnych szkołach. A to, w jaki sposób został skonstruowany, pozwoli państwu w bardzo elastyczny sposób wejść w konstruowanie, mechatronikę, elektronikę, robotykę i programowanie w taki troszeczkę inny sposób, ten taki sposób twórczy, a naprawdę no, uśmiech dzieciaków, kiedy coś im zaczyna działać, migać, ruszać się, to jest rzecz bezcenna. Wracając do tej mojej prezentacji na samym początku, żeby każdy z państwa uczeń tym takim steamowcem na koniec dnia się stał. Bardzo dziękuję, oddaję głos do studia. Dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję tobie Dorota za czas poświęcony. No i szanowni państwo, zapraszam do śledzenia naszych kanałów, strony BigRocket, fanpage'u BigRocket. Będą jeszcze kolejne webinaria, będą kolejne informacje i warsztaty też wspierające państwa w wdrażaniu tego produktu. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. My serdecznie dziękujemy, drodzy państwo, za prezentację. Jestem przekonana, że ten materiał, który był przez państwa przygotowany, będzie ogromnym wsparciem dla nauczycieli, którzy dzisiaj z nami tutaj są. Ja sama jestem bardzo zainteresowana, uważam, że produkt jest bardzo, bardzo ciekawy. A teraz już zaproszę panią Ewę Mykę-Zaprawę, czyli dyrektor handlową z firmy Moje Bambino, z którą widzieliśmy się podczas pierwszego cyklu warsztatów, czyli dosłownie tydzień temu. Pani Ewa przybliży nam ofertę pakietów z mikrokontrolerami i tak naprawdę nie tylko z tych rzeczy, które się znalazły w katalogu Moje Bambino Laboratoria Przyszłości. Pani Ewa, serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Teraz Karolina też poproszę jeszcze moją prezentację, jakbyśmy mogli udostępnić. Pewnie. Ja jeszcze ze swojej strony naprawdę bardzo dziękuję pani Dorocie, Marcinowi. Dziękuję państwu, bo tak trochę dlatego rozpoczęliśmy w ogóle od mikrokontrolerów i tak właściwie podczas pierwszego naszego spotkania, bo tak jak powiedzieliśmy, chcieliśmy, żebyśmy porozmawiali o produkcie, który wzbudzał najwięcej emocji, który jakby w momencie ogłoszenia projektu tu pojawiały się najwięcej pytań, najwięcej wątpliwości. Myślę, że pani Dorota absolutnie rozwiała te wątpliwości, że ta praca z mikrokontrolerami jest możliwa, tylko pytanie, proszę państwa, jaki zestaw wybierzemy, jaki produkt. I dzisiaj właściwie chcieliśmy troszeczkę udowodnić, dlaczego tak bardzo rekomendujemy zestaw BigRocket. Tak jak Marcin powiedział, ten zestaw BigRocket jest z nami od 2017 roku, ja już też państwu o tym wspominałam. Dlatego też chciałabym, żeby państwo może trochę przejrzeli swoje zasoby, bo wiemy, że jednak od tego 2017 roku wielu naprawdę zestawów BigRocket udało nam się sprzedać. Trochę z historii pamiętam, wdrożenie wyglądało w ten sposób, że wielu z państwa się decydowało właśnie na te zestawy w kontekście testu dla nauczyciela, czyli mówi jeden zestaw i wypróbujemy. Bardzo dobre rekomendacje, bardzo dobry zwrot, jeżeli chodzi o później taką informację zwrotną, jak się pracowało, ale bardzo często, kiedy my rozmawialiśmy, dobrze, no to co dalej, teraz może dla całej klasy, no to państwo tutaj wielokrotnie zaznaczali, że jeżeli chodzi już o pracę i zakup dla całej klasy, przydałoby się to finansowanie zewnętrzne. No więc proszę państwa, jest to finansowanie. W ramach Laboratoriów Przyszłości, jak wiemy, możemy i jest to produkt obowiązkowy, zakupić mikrokontrolery, więc dlatego tak bardzo podkreślaliśmy cały czas ten fakt, jak pracować z mikrokontrolerami, że tak naprawdę sercem tego produktu jest aplikacja,
jest to, że mamy już gotowe rozwiązanie na to, w jaki sposób pracujemy. Dlatego myślę, że tak jak powiedziałam, warto też przejrzeć swoje zasoby szkolne i w tej chwili powiedzieć, może się okazać, że właśnie faktycznie to Vicreo przecież jest. Kiedyś testowaliśmy, no to teraz mamy szansę kupić dla wielu uczniów. Ja obserwowałam Państwa pytania i też wielokrotnie pojawiające się pytania, Marcin również na nie odpowiedział, ale ja jeszcze raz powiem. Ile zestawów, bo to jest też pytanie, które zawsze często jest kierowane do nas, ile zestawów należy zakupić, żeby pracować z całą klasą? Tak jak Marcin wspomniał, jeden to jest idealny układ, prawda, jedno pudełko na ucznia, ale tak jak widzieli Państwo, pani Dorota pokazywała też w praktyce bardzo często dwóch uczniów na jedno pudełko, absolutnie dobre rozwiązanie. Mało tego, w Steamie, prawda, mówimy o tej współpracy i współdziałaniu. Także tutaj to jest nawet zasadne, żeby czasami tak jeden z uczniów czyta scenariusz, drugi podpina, wspólnie rozmawiają, wspólnie rozwiązują problem. Więc jak mamy 20, proszę Państwa, osobową klasę i mówimy o dwóch uczniach na jedno pudełko, tak to mówimy około 13 zestawów na klasę, 25-osobowa klasa, 8-9 zestawów, jeżeli myślimy o pracy trzech uczniów na jedno pudełko. My podczas naszych szkoleń, naszych kursów też pracowaliśmy z Vicreo. Wielokrotnie mieliśmy okazję pracować właśnie na przykład w trzyosobowych grupach i też, proszę Państwa, się nie nudziliśmy. No niemniej jednak rekomendujemy raczej tak jedno pudełko na dwóch uczniów i zaraz o tym też, proszę Państwa, powiem. No właśnie, bo ja powiem Państwu troszeczkę o tym, w ogóle o tych mikrokontrolerach, jeszcze innych pozycjach, które przygotowaliśmy, ale też oczywiście powiem, no gdzie znaleźć ten zestaw Vicreo, gdzie między innymi ta pozycja mikrokontrolerów w naszych zestawach, gdzie ją znajdziemy. Jeszcze raz Państwu przypomnę oczywiście katalog specjalnie dedykowany temu projektowi, który powstał, Laboratoria Przyszłości, Moje Bambino, 800 produktów zamieszczonych na około 200 stronach katalogu. Dla tych z Państwa, do których, tak jak mówimy, apelujemy, nie dotarł katalog w wersji papierowej, cały czas z możliwością pobrania online. Niemniej jednak, jeżeli Państwo sobie życzycie tą wersję papierową, zawsze możecie skontaktować się z naszym konsultantem i na pewno taki katalog jeszcze Państwu dostarczy. No proszę Państwa, też mówimy o tym, myślę, dowodem, dlaczego warto realizować ten projekt z firmą Moje Bambino, jest też między innymi dzisiejsza prezentacja, dzisiejsi nasi goście. Właśnie łączymy się z firmami, polskimi startupami, które mają fenomenalne produkty do zaproponowania. Myślę, że dzisiaj absolutnie i Marcin, i pani Dorota udowodnili, jak fantastycznym polskim produktem jest Vicreo Kids, stworzony na potrzeby polskich uczniów, polskie scenariusze, polska aplikacja. Wszystko z myślą o realizacji podstawy programowej, no naszych polskich po prostu realiach. Ale tak jak wspomniałam, proszę Państwa, tych produktów, które dla Państwa przygotowaliśmy, jest blisko 800. Dlaczego z nami? Proszę Państwa, i coraz więcej pytań, na które napotykamy, to jest gwarancja terminowej realizacji, gwarancja tego, że ten projekt będziemy starali się z Państwem do 31 grudnia absolutnie rozliczyć. Więc tutaj gwarancja realizacji zamówień, wsparcie techniczne, szkolenia z obsługi, zakupionego sprzętu, serwis, obsługa posprzedażowa. Myślę, znowu dzisiejszym spotkaniem i tym, co już pokazaliśmy w katalogu, udowadniamy Państwu, że jesteśmy przygotowani. W ogóle założeniem projektu jest tak, żeby ten serwis, wsparcie był dostępny dla Państwa jako klientów na terenie Polski. Widzieli Państwo już w wielu naszych produktach, przy wielu naszych z produktów uruchomiliśmy nawet już infolinię serwisową. Czyli nie mówimy Państwu, proszę zakupić, a później zajmiemy się serwisem i później coś stworzymy. My już stworzyliśmy to dziś. Właśnie to wsparcie już na etapie doboru asortymentu, bo widziałam też na czacie Państwo pytali o szkolenia, o webinaria. Takie zasoby już są dostępne na naszych stronach. Jak pracować, wszystkie te spotkania z naszych spotkań, naszych warsztatów są archiwizowane i też Państwu naprawdę pomożemy przy tym wdrożeniu. To jest nasze zadanie i z tym się liczymy. Mam nadzieję, że też Państwo macie z nami już doświadczenia, czyli tej współpracy, czyli myślę, że przy realizacji takiego projektu, tak dużego projektu, tak odpowiedzialnego projektu, bo cały czas powtarzamy, pamiętajmy, proszę Państwa, że z tym asortymentem będziecie pracować Państwo przez 5 kolejnych lat, 3 godziny w tygodniu, więc tutaj myślę, że warto powierzyć realizację tego projektu no do takiemu jednak
sprawdzonemu partnerowi, rzetelnemu partnerowi, wiarygodnemu partnerowi. To też, co Państwo, mam nadzieję, dostrzegacie, o czym cały czas mówimy, wsparcie konsultantów edukacyjnych, jak widzicie na każdym etapie projektu, czyli dzisiaj, kiedy Państwo stajecie przed wyzwaniem doboru tego asortymentu, wyboru pakietów. My jesteśmy absolutnie do Państwa dyspozycji, ale również będziemy na etapie wdrożenia, na etapie śledzenia dostaw, na etapie właśnie tej terminowej realizacji serwisu. Więc tutaj naprawdę gwarantuję ze swojej strony naszą obecność nie tylko przy zakupie. Wszystko, tak jak mówię, bardzo ważne informacje, które się pojawiają, wszystko to jest dostępne, tak jak powiedziałam, w katalogu naszym wersji papierowej, ale też online'owej, cały czas dostępnej. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.laboratoriaprzyszłości.edu.pl. Bardzo ważne narzędzie, o którym wcześniej wspominałam i już Państwa gorąco zachęcam do korzystania, jest to kalkulator nasz, czyli proszę Państwa, wpisujemy liczbę uczniów lub kwotę, jaką mamy do wydania, wybieramy produkty pod kątem swoich potrzeb i funduszy. Pamiętajmy, ten plik możemy sobie eksportować w wersji PDF, Excela i proszę Państwa, gorąco Państwa już zachęcam naprawdę do tworzenia tych przymiarek, tego co chcemy kupić, co tak naprawdę, jak tworzymy sobie właśnie te pakiety, co jest w gestii naszego zainteresowania, no bo tego czasu, jak Państwo widzicie, nawet na stronach ministerialnych informacja, no nie zostało niewiele, 15 listopada to jest okno zamknięcia zgłoszeń, ale pamiętajmy, za chwilę zaczniemy wydawanie tych środków. Myślę, że o kwotach dofinansowania nie będę Państwu mówiła, wszyscy Państwo wiecie, ta najniższa kwota dofinansowania to 30 tysięcy złotych, powyżej 235 uczniów, już mamy algorytm 300 zł razy liczba uczniów. Bardzo ważnym pojęciem w tym projekcie jest wyposażenie podstawowe i wyposażenie dodatkowe. W wyposażeniu podstawowym, tak jak wiemy, każda szkoła będzie zobligowana do posiadania tego wyposażenia od 1 września 2022 roku. No i między innymi stąd, proszę Państwa, temat dzisiaj mikrokontrolerów, bo jednym z elementów wyposażenia podstawowego są właśnie mikrokontrolery. Te pakiety, proszę Państwa, są, no jak widzimy, ta kwota dofinansowania jest pewną analogią naszych pakietów, które też dla Państwa przygotowaliśmy na stronie Laboratoria Przyszłości, w naszym katalogu. Mówię, gorąco zachęcam do zastosowania albo zastanowienia się nad tymi naszymi gotowymi rozwiązaniami, ale tak jak zawsze powtarzamy, no nasz elastyczność też pozwala na to, że Państwo możecie stworzyć własne pakiety. Co wyróżnia stworzoną przez moje Bambino ofertę, jeżeli chodzi o Laboratoria Przyszłości, na pewno proszę Państwa to, o czym już wspominałam, czyli ten system wdrożenia do produktu, wsparcie techniczne i serwisowe, które Państwu gwarantujemy. Jak widzicie, dostęp do platform wspierających merytorycznie, dzisiaj tym przykładem był choćby projekt, program Bicreo, materiały i inspiracje dla nauczycieli, znowu dowodem na to jest między innymi dzisiaj zaprezentowany produkt Bicreo, gotowe pakiety, tak jak mówimy, które stworzyliśmy dla placówek i to, co powiedział Marcin, bardzo nam też zależało, że proszę Państwa, jeżeli Państwo stajecie przed tak ogromną szansą, czasami to są naprawdę wysokie kwoty dofinansowania, żeby kupić innowacyjne produkty, produkty, na które często Państwo mówiliście fenomenalne, ale nas nie stać. To dzisiaj powiedzieliśmy sobie, wybierzmy takie produkty, na które szkoły dzisiaj będzie stać i z którymi mają gwarancję tej długoletniej pracy. To na pewno. To proszę Państwa, o co też pytacie na czatach, już dzisiaj na stronie www.laboratoriaprzyszłości.edu.pl w zakładce materiały dla nauczyciela macie Państwo właśnie scenariusze zajęć, gotowe modele, filmiki instruktażowe, szkolenia, webinary, inspiracje dla Państwa. Czasami tak pokazujemy projekt i cztery przykładowe scenariusze, więc jeżeli mówię, chcecie wrócić trochę do tej informacji, na przykład dzisiaj o Bicreo, to też widziałam pytanie do Pani Doroty, czy ten filmik będzie udostępniony, czy nasze nagranie z dzisiejszego spotkania będzie nasze spotkanie absolutnie udostępnione, nagranie zostanie Państwu udostępnione, ale dzisiaj, tak jak mówię, na stronie www.laboratoria przyszłości też trochę materiału już o Bicreo się znajduje.
Także gorąco zachęcam. Tak jak Państwo widzicie, no mikrokontrolery są takim nieodłącznym elementem, który też tworzy nam, głównie tutaj jesteśmy w tej pracowni, jednak w tematyce streamu, jak powiedział Marcin, bo my też dodajemy czasami tę robotykę jeszcze jako dodatkowy element. Ale proszę Państwa, tworzymy to środowisko steamowe i no właśnie mikrokontrolery, właśnie Bicreo absolutnie jest tym elementem, absolutnie bezwzględnie rekomendowanym w pracowni streamowej. I jak mam nadzieję Państwo i absolutnie dzisiaj nasi prelegenci, myślę, że dowiedli, ja tylko jeszcze tak wolą podsumowania, może być wykorzystany podczas wielu zajęć, mówiliśmy o tej interdyscyplinarności, czyli zajęcia między innymi na zajęciach techniki, informatyki, fizyki, ale widzieli Państwo elementy biologii, tak, no łączenie tego w projekty. Bardzo szeroka obudowa merytoryczna, uwaga, dla uczniów i nauczycieli, otwarty ekosystem Arduino. Zawiera, tak jak Państwo widzieli, plansze dydaktyczne, schematy dla uczniów, dostęp do platformy Bicreo, Wiki, to jest od razu w tym, co otrzymujemy niemalże od pierwszej chwili, tak jak powiedzieliśmy, otworzenia tego pudełka. Także tutaj, proszę Państwa, myślę, że to też zostało powiedziane, myślę, że bardzo dużą wartością dodaną jest ta kompatybilność Bicreo Kit, na przykład łączymy innymi zestawami konstrukcyjnymi, na przykład Lego, my dzisiaj też pokazujemy taki mały schemat, to Lego absolutnie łączymy w całość, też pamiętajmy, że bardzo dużo zestawów Lego, właśnie Lego Education w naszej propozycji katalogu. Co bardzo ważne wydaje mi się i też Państwo mieli tę okazję zaobserwować, uczy współpracy oraz twórczego, to dla mnie jest słowo klucz, twórczego wykorzystania technologii, tak? Bo tu padło tak naprawdę hasło, które w ogóle jest dla mnie otwieraczem Bicreo. Po co, proszę Państwa, po co my się uczymy tak naprawdę kodowania, programowania, mechatroniki? Pokazuje nam to przejście na ten rzeczywisty świat, że właśnie programujemy, konstruujemy, programujemy pracę tego inteligentnego domu, że tak naprawdę uczymy się tego, żeby w praktyce później na przykład zastosować ustawienie częstotliwości zapalania się świateł, tak, w mieście X. Tak? I to będzie, widzieli Państwo też, mam nadzieję, jak Pani Dorota przeklikiwała, ale tam faktycznie było w pobliżu szkoły światła zapalają się z częstotliwością, zmień pracę świateń na taką i taką częstotliwość. Więc jakby uczniowie widzą tą realność. Też wydaje mi się, proszę Państwa, że tam padło trochę pytań o faktycznie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To na pewno nie jest moja kompetencja, myślę, że Marcin jeszcze na to odpowie w pytaniach i odpowiedziach, ale myślę, że jeżeli chodzi o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Państwo wielokrotnie podkreślają kwestię sprawstwa i tutaj to jest kluczowe, jeżeli chodzi o to, że tu mamy ogromną wolę sprawstwa na to, co tworzymy, jak tworzymy i to widzimy. A przy takim zwykłym zestawie nie zawsze jest to możliwe. Proszę Państwa, gdzie znajdziemy? Jeżeli przepraszam, tak, tylko na sekundę, żeby tak, czuję się wywołany do odpowiedzi, Ewo. Generalnie tak, no, Szanowni Państwo, no, zaletą tego, że ja jestem tu i Państwo jesteśmy tu, czyli w tym kraju, zaletą tego, że jest to produkt polski i cała budowa metodyczna jest made in Poland, made in Dorota między innymi i wielu innych nauczycieli, dla nas nie jest problemem dostosowanie jakiejś części scenariuszy czy pomysłów do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oczywiście te informacje, które płyną od Państwa do nas, to jest coś bezcennego, ale jak one będą płynęły, co jest ważne, to my będziemy w stanie na nie po prostu odpowiadać. A więc jeżeli taka potrzeba istnieje, to cóż mogę powiedzieć? Tak, zostanie zrealizowana. Dziękuję. Dziękuję, Marcin. I tu już widzę pytania, bo też na pytanie Państwa, gdzie znaleźć te zestawy? Mamy 30 tysięcy. Proszę Państwa, tak ja pokazuję oczywiście jako przykład. Gdzie znajdziemy w naszym katalogu zestaw Bicreo Kit? Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, gotowe pakiety przygotowane zgodne z katalogiem obowiązkowym, zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Takie zestawy już od 30 tysięcy złotych, tak jak Państwo widzą. I uwaga, w tym zestawie, tak jak Państwo widzicie, obowiązkowym mamy dwa zestawy Bicreo Kit. Tu mamy oczywiście drukarkę, mamy, tak jak mówiliśmy, stację lutowniczą, mamy zestaw audio-wideo, mamy właśnie zestaw Bicreo Kit, mamy roboty, mamy plansze multimedialne, więc tutaj jakby cała
cała grupa produktów, która jest wpisana do katalogu obowiązkowego. Drugi zestaw, zupełnie też wpisujący się w zestaw tych produktów katalogu obowiązkowego, również z zestawem BigCreoKit. Nie ukrywam, że my po prostu tą pozycję mikrokontrolery tu potraktowaliśmy, że BigCreoKit, jak widzicie Państwo, nie w 100, a 200, a nawet 300% spełnia kryteria, a nawet je przewyższa. Nawet właśnie tym sercem produktu jest cała obudowa metodyczna i aplikacja, która temu służy. Również zestaw BigCreoKit, uwaga, znajduje się w pakietach uzupełniających do pracowni streamowej. Czyli tak jak Państwu wspominałam na poprzednim spotkaniu, jeżeli Państwo mieli okazję być i gościć, my trochę wyobraziliśmy sobie, że jeżeli idziemy w tym kierunku, że tworzymy tą pracownię streamową, to zakupujemy zestaw podstawowy i uwaga, taki zestaw podstawowy, ja Państwu pokazałam zestawy podstawowe z dodatkami za 30 tysięcy, ale też znajdziemy w naszej ofercie za 14 tysięcy. Możemy stworzyć zestaw za 5,5 tysiąca i uzupełniamy całym pakietem do pracowni streamowej. Czyli mamy tak. Co bardzo ważne, te pakiety uzupełniające do pracowni streamowej również zawierają bogaty materiał dla nauczycieli. To są 4-miesięczne projekty przygotowane w formie prac grupowych na różnych stanowiskach z wykorzystaniem właśnie tych oferowanych modułów narzędzi dydaktycznych. I uwaga, w tym mechatronika i konstruowanie zestawem LEGO Education Spark Prime, modelowanie przestrzenne i druk 3D z drukarką 3D, robotyka i programowanie z fotonem i właśnie moduły elektroniczne i zestawy BigCreo i tutaj montaż i edycja multimediów audio-wideo. To widzicie Państwo, to jest cały pakiet, cała obudowa metodyczna, jeszcze dodatkowa, jako 4-miesięczne projekty, które proponujemy i właśnie też BigCreoKit znajduje się w tychże zestawach uzupełniających, my tak sobie roboczo nazwaliśmy, do pracowni streamowej. W tej akurat propozycji, z tego co pamiętam, aż proszę Państwa, tylko teraz sprawdzę, żeby Państwa nie wprowadzić absolutnie w błąd, ale proszę Państwa, aż uwaga, 6 zestawów, czyli jeżeli połączymy na przykład 2 zestawy, te, które Państwo widzieli wcześniej, mamy 3 zestawy BigCreo w zestawie podstawowym plus zestaw uzupełniający, już mamy 9, czyli już mamy taki możliwość pracy z całą grupą, tak? Czyli możemy to sobie łączyć, możemy to dowolnie, proszę Państwa, też komponować. Też, proszę Państwa, no oczywiście BigCreoKit występuje w takiej formie w katalogu niezależnej, czyli po prostu na, uwaga, 108, 109 strona katalogu, tam jako oddzielny, odrębny produkt, który sobie po prostu dobieramy indywidualnie. 3 zestawy, 4, 9, tak jak mówimy, na klasę, to jest już Państwa decyzja. No ja jakby, wiecie Państwo, no w ogóle tematem dzisiejszego naszego spotkania są jednak mikrokontrolery w takim szerokim zasięgu, więc na poprzednim spotkaniu wspominałam. Oczywiście, że inne propozycje, inne też pozycje znajdują się, no jednak najbardziej rekomendowany, jak słyszycie, zestaw BigCreoKit i tego nie ukrywamy, ale również mamy zestaw, który o takiej wdzięcznej nazwie moduł jakość powietrza, badanie zanieczyszczeń pyłkowych, ja o tym wspominałam, to jest produkt stworzony z Centrum Nauki Kopernik i tutaj też absolutnie spełnia to kryterium, jeżeli chodzi o mikrokontrolery, ponieważ możemy wykorzystać ten moduł na zajęciach właśnie w ogóle do nauki przedmiotów przyrodniczych klas 6 i 8. I tak naprawdę bardzo ważna w tym produkcie, bardzo ważny element to rozbudowana instrukcja obsługi płytki MicroBig krok po kroku. Także proszę Państwa, no też to jest taka pozycja, która tak jak powiedziałam, spełnia to kryterium i też ją rekomendujemy. Też nie ukrywam, no wiadomym jest, że spora grupa też, proszę Państwa, no takich produktów, które powiedziałabym, bo mówimy o mikrokontrolerach, znajdziemy też takie pozycje i takie mikrokontrolery, które tak jak widzicie Państwo, bo jeżeli mówimy o takie minimalne wymagania techniczne, które zostały opisane w katalogu ministerialnym, to jest to, że mikrokontroler musi być zakupiony wraz z wyposażeniem dodatkowym, w szczególności płytkami stykowymi, prototypowymi oraz zestawami przewodów. I to tyle. I takie zestawy tak naprawdę, proszę Państwa, też edukacyjne, zestawy Arduino też posiadamy z myślą taką o początkujących, średnio zaawansowanych adeptach programowania. Na pewno
proszę Państwa, no też dzięki takim tutaj różnorodnym, wbudowanym peryferiom jest on atrakcyjny, ale jest to rozwiązanie dla uczniów, nauczycieli, mówimy szkół podstawowych, a nawet wyższych. I ten zestaw też pojawia się w naszych produktach obowiązkowych. Niemniej jednak nie ukrywam, proszę Państwa, że widząc Państwa taką dużą obawę, jak my sobie poradzimy i tam czytając trochę też z Bicreo, mając tak szeroką obudowę merytoryczną, no to tutaj też cały czas podkreślamy. Uwaga! Takie zestawy mikrokontrolerów kupimy od 190 nawet 9 zł, ale tak jak Państwu mówiliśmy, nie posiadają one absolutnie żadnej obudowy merytorycznej. Tak, to są zestawy płytek, kabelków, tego co jest niezbędne, co zostało wskazane w projekcie wraz z lutownicą. 10 propozycji mamy do zaoferowania. Na pewno te propozycje wymagają no tutaj inspiracji już nauczyciela i właściwie działań nauczyciela, tak, żeby to środowisko edukacyjne dopisać i stworzyć, tak. Pamiętajmy, proszę Państwa, oczywiście w zasadach projektu mamy taką ważną pozycję jak drukarki 3D. My przygotowaliśmy kilka propozycji laboratoriów, cały czas podkreślam, nie sprzedajemy całej drukarki, proszę Państwa, sprzedajemy wszystkie nasze propozycje, są z pełnym oprogramowaniem, z dostępem właśnie do modeli 3D, między innymi Skrillab, nasza propozycja Scream, która jest obudowana dostępem do biblioteki modeli 3D, Scream Market, Scream Academy, czyli taka aplikacja, która ma pomóc nauczycielom w ogóle w rozpoczęciu pracy. O drukarkach będziemy mówić odrębnie. Kolejnym naszym spotkaniem, na które już dzisiaj Państwa zapraszam, 10 listopada, jeszcze pewnie Karolina potwierdzi, będziemy rozmawiać o kolejnym elemencie też, który stanowi laboratorium przyszłości, czyli mamy robotykę. Na pewno, proszę Państwa, no też takim produktem, który rekomendujemy, specjalne programy, specjalne zestawy, które powstały z myślą o laboratoriach przyszłości z Fotonem. Na pewno, tak jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, w tych parametrach technicznych wymaganych jest to, żeby Foton miał możliwość sterowania mobilnym urządzeniem, żeby była tutaj możliwość programowania co najmniej w kilku językach, więc Foton też bezwzględnie spełnia to kryterium. Będziemy programować w trzech językach, w Scratchu, w Pythonie i w JavaScriptie. To, co też widzę w pytaniach o Bicreo się pojawiło, raczej zwracaliśmy uwagę, proszę Państwa, żeby to były produkty, które, uwaga, popracujecie akurat w przypadku Fotona z klasą pierwszą i do klasy ósmej z Bicreo, tak jak Państwo słyszeli, od klasy czwartej szkoły podstawowej do ósmej również. Mało tego, Bicreo, kiedy się pojawiło, proszę Państwa, było dla nas takim uzupełnieniem oferty, ponieważ masę produktów, wtedy w momencie trochę takiego zainteresowania kodowaniem, programowaniem dla uczniów klas młodszych, naprawdę brakowało na rynku produktów dedykowanych dla uczniów starszych, właśnie siódma, ósma klasa. Bicreo wypełniło to niszę, także absolutnie z klasą ósmą również popracujemy. Przypomnę tylko Państwu faktycznie, bo też takie pytania do nas spływają, pojawiły się takie u nas specjalne plansze multimedialne laboratoria przyszłości. To jest wypełnienie jakby tej pozycji, które mamy taką pozycję w katalogu dodatkowym, właśnie plansze tematyczne. Uznaliśmy, że proszę Państwa, skoro laboratorium przyszłości, skoro laboratorium na miarę XXI wieku, no to warto, żeby to były interaktywne plansze, interaktywne schematy, tak, zgodne z koncepcją właśnie STEAM i podstawą programową. Te plansze tak na pewno wymagają tego, żebyśmy mogli je wyświetlić na monitorze, na tablicy interaktywnej, ale smartfon, tablet, komputer. Bardzo ważne, że też mamy tutaj w tych planszach dodatkowe ekrany z testami dla uczniów, mamy bezterminową licencję dla proszę Państwa, trzech nauczycieli, no i w ogóle też oczywiście te multimedialne plansze są też wzbogacone o materiał taki, czyli plansze do powieszenia. Tak bardzo trudno, proszę Państwa, czasami wytłumaczyć pracę, nie wiem, silnika odrzutowego uczniom. Dzięki tym planszom, dzięki właśnie tej interaktywnej formie i animacjom, i filmom jesteśmy to w stanie zrobić. Co ważne, te materiały zgodnie z wytycznymi ministerstwa są zgodne z podstawą programową. Najeżdżając na taką ikonkę i Państwo tam dowiedzą się, który element podstawy w tej chwili realizujecie. Już dzisiaj zachęcam Państwa do odwiedzenia strony dofinansowanielaboratoria.pl i właśnie między innymi, jeżeli chodzi o te plansze Laboratoria Przyszłości, tu demo do przetestowania.
Tak naprawdę, proszę Państwa, już kończąc, mam nadzieję, że udowadniamy cały czas, że z tym katalogiem, z naszą ofertą jesteśmy w stanie wyposażyć każdą przestrzeń, każdą pracownię, pracownię techniczną. Wiemy, że mamy możliwość wyposażenia stanowisk, mówimy stanowisk technicznych, pracowni technicznej, ale również stanowisk pracowni właśnie steamowej, pracowni robótek ręcznych, pełne wyposażenie pracowni sprzęt AGD, pełne wyposażenie, jak powiedziałam, takiej pracowni dedykowanej właśnie robótkom ręcznym. To, co już o czym wspominaliśmy, staraliśmy się, proszę Państwa, wspólnie z firmami z branży EdTech zbudować taki sojusz przy realizacji tegoż projektu. Mam nadzieję też, że Państwo wiecie, że właściwie od 15 lat z sukcesem wprowadzamy w tą przestrzeń edukacyjną najnowsze rozwiązania stworzone dla oświaty. Dla nas też ten projekt jest pewną szansą na to, że nareszcie, tak jak wspomniałam Państwu, na te wyjątkowe produkty mamy finansowanie. Proszę Państwa, z takich też pomyślałam, że zawsze w tych odcinkach naszych i spotkaniach warto powiedzieć o takich newsach, które się dzieją tu i teraz. Myślę, że było bardzo dużo, proszę Państwa, pytań związanych z finansowaniem. Jak wygląda to finansowanie? I w związku właśnie z często pojawiającymi się pytaniami odnośnie kwestii finansowania związanych z realizacją laboratoriów w przyszłości, pojawiły się wyjaśnienia na stronie GOW Laboratoria, czyli stronie ministerialnej. Proszę Państwa, w materiałach pomocniczych stanowisko ministra edukacji i ministra finansów w tej sprawie, także też gorąco zachęcam do pobrania tego dokumentu. Wszystkie kontakty, proszę Państwa, znajdziecie Państwo do nas na zawsze okładce naszego katalogu, na ostatnich stronach naszego katalogu, tak jak wspominałam podczas ostatniego spotkania, łącznie z biurem obsługi klienta to 130 osób dla Państwa do pełnej dyspozycji. Także już dziś zachęcam do naprawdę pobierania kalkulatorów, kontaktu z nami. Czasu, proszę Państwa, zostało naprawdę niewiele, także tutaj powoli już zachęcam Państwa do przechodzenia do zakupów. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za tak liczną obecność dzisiaj. Tak jak wspomniałam, kontakty do nas są dostępne w wielu miejscach. Także Karolina, oddaję Tobie głos z oświatu głównego, którym się przygotowujemy do realizacji tego projektu. My bardzo dziękujemy Pani Ewo za zaprezentowanie oferty pakietów z mikrokontrolerami i zestawami konstrukcyjnymi. Myślę, że ta wiedza jest naprawdę bardzo przydatna i usprawni to wyszukiwanie w sklepie i ewentualnym kontakcie z naszymi przedstawicielami. Także jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to oczywiście zachęcamy do kontaktu, do odwiedzenia naszego sklepu internetowego na stronie www.mojabambino.pl. No dobrze, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Mam nadzieję, że przygotowane i zaprezentowane materiały okażą się przydatne, szczególnie w przyszłej pracy, bo tak naprawdę wszyscy po to tutaj jesteśmy, żeby Państwu to ułatwić. Nasz cykl trwa dalej. Tak jak Pani Ewa mówiła, w tym momencie mogę już zaprosić na kolejny odcinek, który odbędzie się, i tutaj uwaga, mała zmiana, w najbliższą środę, nie w czwartek, tylko w środę, i będzie to 10 listopada o godzinie 13. Będziemy rozmawiać o robotyce w nowoczesnych szkołach na miarę laboratoriów przyszłości. Widziałam, że zadawaliście Państwo jeszcze pytania na czacie odnośnie naszych materiałów, czy mogą Państwo je otrzymać. Tak, oczywiście otrzymacie je Państwo jutro w wiadomości mailowej, będzie podziękowanie, będą materiały do pobrania, w tym potwierdzenie uczestnictwa oraz nagranie warsztatów. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Karolina, przepraszam Cię, czy mogę jedno dosłownie jeszcze tak, słowo? Tak, pewnie, zapraszam. Karolina, bo tak, bo widzę, że tak, pojawiło się jeszcze pytanie o szkoły niepubliczne. Ja na poprzednim spotkaniu wspominałam tutaj odpowiedź. Na stronach ministerstwa taka informacja się pojawiła, że szkoły niepubliczne od 1 stycznia będą mogły wziąć udział w projekcie. Ale tak jak powiedziałaś, ułatwi wyszukiwanie. Nie, nie powiedziałam kluczowej rzeczy, ona się wyświetlała czasami zestawy. Proszę Państwa, jeżeli wejdziecie na naszą stronę, tak, www.mojebambino.pl, to tu istotny jest zawsze, jeżeli chodzi o zestaw BikreoKit, kod produktu, a kod produktu to jest 031 317 i to jest ważne, żeby Państwo zapamiętali 031 317. To jest kod produktu, więc jakiekolwiek też, tak gdzie go znaleźć, albo jak chcemy go znaleźć indywidualnie w tych zestawach, o których powiedziałam, jest dostępny, ale też dla ułatwienia też podam, że to jest kod katalogowy tego produktu.
Także już oddaję głos, przepraszam. Nie ma problemu, to jest bardzo istotne, co Pani powiedziała, także tutaj myślę, że nikt się nie pogniewa. Widzę na czacie pytanie o godzinie 13 za tydzień w środę. Znowu się widzimy. Tym razem będziemy rozmawiać o pracowni robotyki. A ja już nie przedłużam, już naprawdę się wyłączamy. Serdecznie dziękujemy za tak dobrą frekwencję i za obecność. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Do widzenia Państwu. Dziękujemy.